zaproszenie do udziału w dzisiejszym spotkaniu przyjęły pani dr Sylwia Urbańska oraz pan dr Przemysław Sadura, pracownicy naukowi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. A tematem naszego dzisiejszego spotkania są przemiany polskiej wsi. A ten temat jakby niejako logicznie wiąże się z tematem całego cyklu, który realizujemy już od trzech miesięcy. W ramach naszego cyklu o przegranej globalizacji i demokracji odbyły się seminaria między innymi poświęcone przegranej globalizacji na europejskiej mapie wyborczej, gdzie analizowaliśmy przepływy elektoratów z partii lewicowych do partii prawicowo-populistycznych w regionach, które wyjątkowo dotkliwie odczuły skutki globalizacji, a zwłaszcza procesu deindustrializacji. Podczas kolejnego spotkania dyskutowaliśmy o polityce społecznej w takim szerszym aspekcie społecznym i politycznym. Debata nosiła tytuł Jak 500+ zmienia Polskę. I uznaliśmy, że warto podjąć temat polskiej wsi. Po pierwsze dlatego, że ten temat dosyć rzadko pojawia się w dyskursie ruchów progresywnych. Po drugie, wydaje się, że polska wieś nadaje się, czy jakby można ją uznać za ten obszar społeczny, gospodarczy, polityczny, który wyjątkowo dotkliwie odczuł transformację ustrojową. Na pewno transformacja ustrojowa odcisnęła bardzo silne piętno. Pewnie w dyskusji porozmawiamy, czy to było dotkliwe, czy były to zmiany pozytywne. I wreszcie także polska wieś, a zwłaszcza rolnictwo jest także obiektem procesów globalizacyjnych, czy przedmiotem globalizacji. Więc to jest niezmiernie ciekawy obszar. I wreszcie polityczny wizerunek polskiej wsi, czy wyniki wyborcze pokazują ten bardzo duży zwrot w stronę partii prawicowo-populistycznych i różne badania pokazują wysoki poziom nieufności wobec demokracji i wysoki poziom akceptacji dla autorytaryzmu wśród mieszkańców polskiej wsi. Być może tę tezę dzisiaj także do tej tezy się odniesiemy podczas naszego dzisiejszego spotkania, więc te wszystkie kwestie stanowią niewątpliwie wyzwania dla demokratycznej polityki, także dla ruchów progresywnych i to jest ta intencja, z którą organizujemy dzisiejszą dyskusję i cały cykl. Nasze spotkania mają taki przebieg, że najpierw oddajemy głos naszym panelistom, a potem zapraszamy Państwa także do rozmowy, do wygłaszania własnych opinii, poglądów bądź zadawania pytań. I żeby nie przedłużać, chciałem od razu zwrócić się do doktora Przemysława Sadury właśnie z pytaniem o te skutki transformacji ustrojowej, ponieważ w literaturze można znaleźć takie tezy badaczy, że właśnie polska wieś po pierwsze była tym miejscem, gdzie transformacja ustrojowa wyjątkowo głęboko przeorała zarówno sferę ekonomiczną, jak i sferę społeczną. Także w takiej publicystyce poświęconej rezultatom transformacji pojawia się obrazek PGR-ów jako symbolu takich dotkliwych skutków społecznych terapii szokowej początku lat 90. Więc chciałem zapytać najpierw o ten właśnie rezultat transformacji, jak transformacja ustrojowa, zwłaszcza te paradygmaty terapii szokowej wpłynęły na kształt polskiej wsi poznaną społeczną i gospodarczą. Okej. Najpierw to dzień dobry Państwu i bardzo dziękuję za zaproszenie na seminarium. Nie uchylam się od odpowiedzi na pytanie o skutki transformacji na polskiej wsi, ale chcę jeszcze zrobić takie krótkie wprowadzenie, uzupełniając trochę to, co przed chwilą
powiedział Michał Syskałku, uzasadniając temat dzisiejszego spotkania. Ten pierwszy głos w dyskusji nigdy dobrze nie wychodzi, bo on zakłada, że człowiek ma ustrukturowane bardzo to, co chce powiedzieć. A to nie jest ten przypadek dzisiaj, ale to sobie spróbuję tą pierwszą wypowiedź ustrukturować, tam odpowiedzieć na takie trzy pytania, dlaczego właśnie o wsi, dlaczego my mamy o tej wsi rozmawiać, bo żadne z nas nie jest socjologiem wsi. Ale tak, akurat uważam za dużą zaletę, zaraz powiem dlaczego. I po trzecie, dlaczego dzisiaj? I wtedy jeszcze przejdę do transformacji. Dlaczego wieś? Znaczy to się już pojawiło, bo Michał o tym mówił. Ja bym dodał jeszcze kilka takich uzasadnień, które mogą ten temat legitymizować. No chociażby kwestia takiej sprawiedliwości. Tyle o mieście mówimy w ostatnich latach. Tak? Jeszcze kilka lat temu miasto też nie było tak mocno stematyzowane, ani jako przedmiot tak intensywnych badań socjologicznych w Polsce. To jest w ogóle taki boom ostatnich lat, ale przede wszystkim jako agenda działań ruchów społecznych wszelkiego rodzaju. No i tą miejskość od ładnych kilku lat celebrujemy. Dynamicznie rozwijają się różnego rodzaju projekty partycypacji. Tak naprawdę ta miejskość jest przyczółkiem do reformy demokracji, wprowadzania różnego rodzaju elementów demokracji bezpośredniej, które no, mogą, z taką nadzieją są wprowadzane, mogą być też jakąś odpowiedzią na ogólny kryzys demokracji. Ale o wsi prawie w ogóle nie słychać. Nie? Tak naprawdę to, że jesteśmy tak w tak kameralnym jednak gronie, chociaż jak rozumiem od organizatorów dostałem sygnał, że dużo osób się zgłosiło i też pewnie pogoda trochę pokrzyżowała szyki, no to jest też kwestia pewnego zaniedbania, że ten temat wsi nie jest opowiedziany w sposób atrakcyjny. Tak? Dochodzimy do tego, dlaczego my mamy się zajmować wsią. A no właśnie dlatego, że mam wrażenie, te środowiska, które wsią zajmowały się do tej pory, trochę zamknęły się w takich dosyć hermetycznych grupkach. Znaczy są bardzo zacne i mocne intelektualnie środowiska, czy środowisko krakowskie, szkoła profesora Luciana Kocika, później kontynuowane to wszystko przez profesora Gorlacha i dalej dynamicznie działające, czy IRWIR, Instytut Rozwoju Wsi i Dołożnictwa. To są środowiska, które gdzieś badają systematycznie, zbierają dane cały czas, ale jak tak człowiek zbiera te dane i cały czas widzi ewolucję, to tak naprawdę nie widzi tych momentów przełomu. Dopiero jak ktoś spoza tego obszaru tematycznego przyjrzy się uważnie, to jest w stanie zauważyć, że nastąpiły pewne znaczące strukturalne zmiany. Więc ja jestem tak z nadania socjologii polityki. To jest jedna właśnie z niewielu obszarów, o których chyba wszyscy się chętnie wypowiadają. Jest kilka takich obszarów, gdzie polityka, piłka nożna, sposoby walki z grypą. Każdy ma coś do powiedzenia na ten temat. Natomiast już przy innych tematach mamy takie środowiska, które trochę ten temat monopolizują. Tak też jest z socjologiem edukacji. Nie jestem socjologiem edukacji, a w tym momencie zacząłem jako socjolog polskiego zajmować się edukacją. Myślę, że można ją w zasadzie niekoniecznie nawet zbierając nowe dane, ale przyglądając się temu, co już zostało zebrane, w stanie wskazać na jakieś kwestie rozwarstwienia społecznego, które socjologów, którzy badali to tak z dnia na dzień, nie dziwiły, ponieważ działy się na ich oczach. Podobnie jest mam wrażenie z wsią. Jak zacząłem
kilka lat temu. I wreszcie także Polska Wieś. Interesuje mnie nawet kilka miesięcy temu przyglądać się tej tematyce. Parę danych mnie zupełnie zaskoczyło. My cały czas mamy wyobrażenie wsi jako miejsca związanego jakoś z rolnictwem. No to jest bardzo błędne wyobrażenie. Okazuje się, że tylko kilkanaście procent mieszkańców wsi nie Polski utrzymuje się z pracy na roli. Różne badania pokazują wysoki poziom. I to jest zmiana absolutna, totalna w stosunku do tego, jak to wyglądało na samym początku transformacji. Co ciekawe, kilka w zeszłym roku robiąc taki desk research przy większym projekcie badawczym, który realizuje z Fundacji Wspomagania Wsi, zrobiły wywiady eksperckie w zasadzie ze wszystkimi najważniejszymi badaczami wsi, nie tylko socjologami, ekonomistami, specjalistami różnych dziedzin. I co było uderzające, wszyscy oni w trakcie wywiadu wsypali garściami statystyk, pokazując właśnie, jak ta wieś odkleja się od rolnictwa, że o ile jeszcze właśnie w połowie lat 90. profesor Kocik, zaczynając swoje wykłady na UJ-cie, zaczynał od tego, że wieś i rolnictwo to jest w zasadzie dokładnie to samo. Ogólnie, że to się zupełnie zmieniło, pokazywali statystyki. Te statystyki pokazują, jeżeli użyjemy takich najbardziej ogólnych statystyk i zestawimy te dwie kategorie miasto-wieś, to okaże się, że większość, znaczy statystyki się po prostu wyrównują, tak? Ten obraz przestanie być jakkolwiek zróżnicowany. W tym sensie samo różnicowanie badanych ze względu na miejsce zamieszkania nie ma większego sensu. To widać na przykład w badaniach edukacyjnych. Badania akurat na wrocławskich uczelniach tylko prowadzone, ale jakoś tak systematycznie. Badania studentów wiejskich. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Pokazują, że tak naprawdę w ciągu ostatnich 10 lat zupełnie zatarły się różnice między miastem a wsią. Mniej więcej ten sam odsetek mieszkańców miasta i wsi trafia na wyższe uczelnie. Tak, można oczywiście robić badania na poziomie stylów, studiowania wybieranych kierunków, etc., ale dostęp jest dokładnie ten sam. Co ciekawe, ci sami badacze, którzy zajmują się tym badaniem zróżnicowania miasto-wieś, jednocześnie cały czas wychodzą bardzo duże różnice ze względu na status społeczny, czyli zróżnicowanie klasowe. Czyli mamy tak naprawdę do czynienia z procesami, mieszania się tych dwóch światów, miasta i wsi, a przy jednoczesnym zachowaniu podziałów klasowych. Teraz to się już pojawiło. Eksperci mówią, ten podział traci sens. Euroregu zastanawiają się już nad tym, żeby w ogóle przestać używać tych kategorii miasto-wieś, a zarazem, kiedy dostają konkretne pytania, to opowiadają o tej wsi z przeszłości, tej wsi z naszych wyobrażeń. Trochę tak, jakbyśmy znali reguły ortografii i nie byli w stanie poprawnie ich zastosować. To się dzieje zawsze wtedy, kiedy ta wiedza jest nowa. To jest stosunkowo nowa wiedza, że te podziały nie są już adekwatne.
adekwatne, a zarazem nie mamy innych terminów, które by były w stanie to opisać. To nie jest tak, że tak naprawdę takiej biednej wsi po Belgierowskiej nie ma. Tak? Ona po prostu ginie w statystykach, bo jednocześnie zachodzą inne procesy. Mogą pracować to dobrze opisane suburbizacji, rozrostu przedmieść, tak? Pojawiania się tych obszarów, które administracyjnie są wsią, ale de facto są zamieszkiwane przez wielkomiejskie elity, które się wyprowadzają. No ale to zaciera realizm w statystykach. Trzeba tak naprawdę, że w ogóle badania na wsią są tak dużo newralgicznym w momencie, kiedy trzeba wymyślić nowe kategorie. Tak? Może trzeba mówić o niemieście, może trzeba zastosować jednak bardziej różnicujące kategorie. To jest kwestia tego, dlaczego teraz, ponieważ te procesy zachodzące na wsi osiągają jakiś punkt kulminacyjny w tym momencie. Jeśli chodzi o proces takiej deagraryzacji, czy jakby bywania rolników, jako uczenia się rolników jako kategorii społecznej, zawodowej, zmiany przeznaczenia obszarów wiejskich, ale też migracji z miast na wieś. Wielu ekspertów mówi, że no, wydaje się, że te procesy są bliskie osiągnięcia pewnego nasycenia. Tak? Z drugiej strony zmiany, jakby polityka rolna, dostęp do środków unijnych, nałożone na tą zmianę struktury klasowej na wsi, tak? Czyli napływ dobrze wykształconych mieszkańców dużych miast, spowodowały, że procesy, które obserwowaliśmy do tej pory w miastach, takie zainteresowanie jakością życia, partycypacją, tworzeniem wspólnej przestrzeni, zaczynają być bardzo popularne na wsi. Znaczy, z jednej strony jest dostęp do środków, powrót instytucji i pojawiają się tam zupełnie nowe inicjatywy. Tak? To jest też ciekawe politycznie, jakby otwierając jeszcze jeden rozdział. Bardzo możliwe, że to jest ten moment, kiedy kończy się PSL jako partia, która do tej pory miała stałe miejsce w parlamencie. Znaczy, to jest oczywiście ryzykowna teza, bo jest powtarzana od lat no, co najmniej kilkunastu, ale są powody, żeby wierzyć, że naprawdę, jeżeli PSL nie wymyśli się na nowo, a próbował już to kilka razy zrobić, to zniknie. Znaczy, jeżeli nie będzie w stanie się przekształcić partię ludową, taką bardziej w europejskim duchu, to nie ma miejsca na taką partię. Tak? Być może, o tym trochę później jeszcze, być może jest miejsce na jakąś partię protestu, tak? No, ale PSL raczej trochę inaczej się pozycjonował w sferze. Więc jakby to jest szereg powodów, dla których warto by się wsią zająć. To zająć w taki sposób systematyczny i to spotkanie traktuję też jako trochę taką próbę, na ile to jest temat interesujący, na ile my jesteśmy w stanie, stykając się z obszarem dla nas jakoś tam cały czas jeszcze nowym, opowiedzieć o tym w ciekawy sposób i zbudować jakąś agendę, taką agendę z jednej strony badawczą, ale z drugiej strony też agendę polityczną dla ruchów progresywnych. Nie będzie ten termin, ale w zasadzie dla każdego, komu zależy na tym, żeby pchnąć przemiany społeczne do przodu. A, no i teraz już odpowiadam na pytanie o transformację. No, to jest tak, że rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na transformację z punktu widzenia wsi, to była katastrofa społeczna. Nie tylko chodzi o PGR, oczywiście to jest pewnie w
taki, taka ikona, powiedzmy, przemian, czy transformacji na wsi. Zarżnięcie tak naprawdę PGR-u, bo to był w pewnym sensie planowy proces. Tak? Kilka lat temu bardzo ciekawe badania, jakoś zniknęły zupełnie w dyskursie, bardzo ciekawe badania PGR-ów robiła w Instytucie Socjologii profesor Giza Poleszczuk. I pamiętam tak wybiórczo i selektywnie te wyniki, ale one były, znaczy trochę przeczyły tym wszystkim elementom dyskursu publicznego, który wtedy dominował, znaczy, który pokazywał, że PGR-y trochę upadły, bo były reliktem dawnego systemu, ponieważ wykształciły roszczeniowe postawy, tak? Gdzieś tam duch homo sovieticusa się unosił nad tą wizją przemian w PGR-ach i nie miały racji bytu w nowym systemie, a takie bardziej systematyczne badania pokazały, że nie, no, w tych PGR-ach było całkiem sporo specjalistów, którzy znakomicie sobie poradzili, tylko że oni natychmiast opuścili PGR-y, jak tylko widać było, że te PGR-y zostały przez państwo zupełnie zostawione. Tak? PGR-y to były struktury zbudowane od A do Z przez państwo, przez system publiczny, a następnie zostały z dnia na dzień zostawione w lodzie, więc w pierwszej kolejności wszyscy, którzy mieli jako taki kapitał ekonomiczny, społeczny albo kulturowy, te miejsca opuścili. A następnie, to też badałem sam na Warmii w ostatnich latach, następnie uruchomiono procesy takiej celowej dezorganizacji tych środowisk. To znaczy w obszarach jakichś takich szeroko rozumianych podmiejskich. Z jednej strony pojawiały się wsie, które stanowiły sypianie czy oazy dla miejskiej klasy średniej, która tam się przenosiła, tam budowała swoje wille, a z kolei do PGR-ów, które leżały zwykle trochę dalej, zsyłano wszystkich kłopotliwych mieszkańców miast, czyli osoby niepłacące za czynsze, tam przenoszono lokale socjalne. Tak? Jedna z takich popegierowskich wsi, w której robiłem większe badanie etnograficzne, zmieniła swoją strukturę nie tylko właśnie przez ten proces wymywania osób o jakby o wyższym statusie społecznym czy wyższych kompetencjach plus młodzieży, tak? Bo to jest też taki stały proces, ale zasiedlania, celowego zasiedlania tych PGR-ów przez osiedli PGR-owskich przez osoby no, zbędne, niepotrzebne, kłopotliwe w miastach. Więc to jeśli chodzi o PGR-y. Druga rzecz, to trzeba też sobie uświadomić, że to nie tylko PGR-y, w ogóle wieś została bardzo mocno turbowana przez transformację, a to w dużym stopniu dlatego, że państwo polskie nie prowadziło żadnej, w zasadzie żadnej polityki rolnej w latach 90. To był taki okres oczekiwania na ten moment, kiedy wejdziemy do Unii. I oczywiście wszyscy wiedzieli, że z wejściem do Unii wiąże się też dostęp do wspólnej polityki rolnej, co będzie się wiązało z zastrzykiem finansowym. No ale to oczekiwanie na wejście do Unii trwało lat naście, tak? I przez te naście lat wieś w dużym stopniu była odcięta od wsparcia, które dostawali cały czas rolnicy w krajach zachodnich, tak? Bo rolnictwo w tym układzie, jakby w kształcie globalnego kapitalizmu, rolnictwo w krajach rozwiniętych jest w dużym stopniu no, takim zajęciem deficytowym. Po pierwsze, to jest zawsze działalność obarczona bardzo wysokim ryzykiem.
znowu czerpię z wiedzy specjalistów, z którymi rozmawiam, ale poziom ryzyka działalności rolnej no można porównać tylko i wyłącznie z ryzykiem startupów takich na takich nowych ryzykownych rynkach, czyli firm bardzo innowacyjnych. Też tak wiele czynników trzeba kontrolować, tak wiele zależy od losu, od pogody, od wahania cen, że to jest niesamowicie ryzykowna branża. No i zwykle w takim przypadku, żeby w sposób stabilny prowadzić działalność, potrzebne jest wsparcie państwa, którego nie było w tym okresie. No, oczywiście w końcu do Unii weszliśmy i te pieniądze na wieś trafiły, ale no, skorzystali z niego tylko ci, którzy dotrwali, tak, którzy te kilkanaście lat przetrwali. A w międzyczasie wieś, i to był też taki element, jakby taki polityczny symptom tych procesów, czy jakby może efekt bardziej, zachodzących procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących na wsi, no, wieś stała się widownią najsilniejszych protestów społecznych w Polsce. Tak naprawdę. My też to o tym nie zawsze pamiętamy, ale cała transformacja w Polsce, podobnie jak na Węgrzech, odbywała się w zasadzie w takiej społecznej apatii. Nie było większych protestów. Jedyne protesty, które miały taką skalę masową, ogólnopolską, a w dodatku jeszcze doprowadziły do powstania oddolnego ruchu, który w pewnym momencie był w stanie nie tylko wejść do parlamentu, ale wejść do władzy, to była Samoobrona, która zaczęła się właśnie w momencie, kiedy wieś była pod największą presją ekonomiczną i społeczną w latach 90. W pewnym sensie to się skończyło. Znaczy jakby obecnie mamy do czynienia z wsią taką posttransformacyjną, która powoli się po tej transformacji podnosi. To już jest inna wieś i inne środowiska przyjmują tam władzę. Nie chodzi tylko o zmianę pokoleniową, która w oczywisty sposób zaszła przez te niemal 30 lat transformacji. Ale chodzi też o to, że w coraz większej ilości, w coraz większej liczbie wsi zmiany struktury społecznej doprowadziły do tego, że te wsie w pewnym sensie są kolonizowane przez nowych mieszkańców. Z jednej strony mieszkańców chodzących z wielkich miast, albo takich, którzy wyprowadzają się na wieś, pracując cały czas w miastach, bo to jest jedna część tych nowo przybyłych. Inni wybierają taki styl życia, to na Warmii jest bardzo widoczne, cały ruch taki post-corpo, ludzi, którzy dorobili się, pracując w korporacjach, wyjeżdżają na wieś, zakładają własne biznesy, kolonizują, przejmują tak naprawdę też instytucje publiczne w tych społecznościach. To jest też moim zdaniem proces, który był w ogóle nieopisany. Czyli żeby spojrzeć na wieś i opisać ją w kategoriach zmian struktury klasowej i roli instytucji publicznych i tego, jak te instytucje publiczne są trochę stawką w grze, która tam się odbywa. Więc te społeczności się w tym momencie przetasowują. To jest też ciekawy moment, jeżeli dojdzie do zmiany ustawy, jeśli dojdzie do zmiany ordynacji wyborczej i będzie taka wymuszona nieciągłość w tych kluczowych stanowiskach, tak? Skrócenie kadencji, ograniczenie kadencyjności, które generalnie jest jakby słusznym postulatem, aczkolwiek jest wprowadzane czy szykowane przez niesłuszną partię z niesłusznych powodów.
Natomiast to będzie też taki moment, w którym te procesy, które zachodzą na polskiej wsi podskórnie, znajdą swój taki polityczny wyraz. Co ciekawe, myślę, że niekoniecznie PiS musi na tym skorzystać. Ale okej, to taka próba może niezbyt systematycznego i ułożonego, ale jednak no, wyrażenie odpowiedzi na te kluczowe pytania, czyli dlaczego wieś, dlaczego teraz, dlaczego my i transformacja i skutki. Mhm. To jeszcze zanim poproszę Sylwię Grupelską, to jeszcze chciałem o ten jeden moment zapytać, bo mówiłeś na początku o momentach przełomowych, gdy mówiłeś jako badacz obserwujący, dotąd nie zagłębiony w tematykę wiejską, zwróciłeś uwagę na te momenty przełomowe. I gdy czyta się teksty o wsi tej transformacyjnej, mówi się o wycofywaniu się państwa nie tylko z odpowiedzialności za politykę rolną, ale także z takiej infrastruktury społecznej. Czyli że zanikają instytucje życia publicznego na wsi podczas transformacji. I pytanie jest, jaki wpływ jest akcesji Polski do Unii Europejskiej? Bo oczywiście to ma na produkcję rolną i tak dalej, ale czy z badań, które ty znasz, można stwierdzić, że ten proces zwijania się państwa został, nie wiem, zatrzymany dzięki środkom Unii Europejskiej, czy że ten trend, negatywny trend został odwrócony? Jak one miały wpływ na odbudowę takiej tkanki życia społecznego opartego o instytucje publiczne? To rzeczywiście tak, powinien był chyba od tego zacząć, bo wycofanie się państwa z polityki rolnej było rzeczywiście tylko elementem całego procesu wycofania się państwa z prowincji czy ze wsi. To było uderzające, jak kilka lat temu robiliśmy w Instytucie Studiów Zaawansowanych badania praktyki kulturowej klasy ludowej i przyglądaliśmy się funkcjonowaniu instytucji kultury, nie tylko na wsi, bo to było, no, klasę ludową definiowaliśmy szerzej, chodziło też o środowiska robotnicze, postrobotnicze, tą nową klasę niższą, wielkomiejską, no ale dużą część badań robiliśmy też na wsi i naprawdę w bardzo wielu miejscowościach jedyną świecką instytucją, jaka tam działa, był sklep. Trzeba sobie uświadomić skalę tego, dać taką ilustrację. Jedna tylko miejscowość Orneta na Warmii, w której od 3 lat prowadzę jakieś takie cykliczne, etnograficzne badania. Działa tam Dom Kultury, działa biblioteka. Do 1989 roku ta biblioteka miała kilkanaście filii w gminie, w tych wszystkich wsiach. Są wsi i takie PGR-owskie i takie, powiedzmy, Warmia jest zbudowana od nowa społecznie, tak? Po 1945 roku tam nie ma społeczności, które... Mówię, że to jest, przepraszam, że tak się wtrącę, to jest jeden z elementów, który jest zupełnie nietypowy. Warmii nie można porównać do Świętokrzyskiego. To jest zupełnie inne środowisko. Ale... Jak pan mówi o Ornecie, bliska mi. Jeden PGR prawie można z nich było zrobić i o mało nie był zrobiony. Natomiast to wyrywanie instytucji, znaczy rzucam to jako przykład, bo to jest, że było kilkanaście tych filii. Ile filii jest w chwili obecnej bibliotek? Dwie. Istniała sieć świetlic wiejskich, z których nie przetrwała żadna i dopiero w momencie, kiedy pojawiły się środki unijne, zaczęto rekonstruować te siedlice. Tak? W wielu miejscach albo wykorzystano te budynki, które istniały, albo wykorzystano w pewnym sensie taką jeszcze żywą społeczną pamięć o tym, że takie instytucje były i wybudowano je na nowo.
A zaczął ich w trakcie badań sukcesywnie przybywać. Chyba ostatnio to już było coś koło 10 tych świetlic wiejskich, tak? Ale to jest, no to mamy prawie 30 lat od początku transformacji i jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, w którym odbudowano to, co było u schyłku PRL, to co byli przedmiot. I nie są to procesy, które zachodzą tylko i wyłącznie na Warmii. Przyglądam się, jak to wygląda w Wielkopolsce i też wszyscy samorządowcy, z którymi rozmawiałem, mówili, no jeśli chodzi o wieś, to teraz widzimy przede wszystkim rekonstrukcję świetlic wiejskich, powrót świetlic wiejskich, które są tymi podstawowymi instytucjami, wielofunkcyjnymi tak naprawdę. To jest i praca z młodzieżą, i miejsce spotkań dorosłych mieszkańców, i siedlisko wszelkich organizacji pozarządowych, więc te środki powoli wracają, powoli zaczynają się przeradzać w instytucje, ale nie jesteśmy nawet w tym miejscu, w którym byliśmy pod koniec lat 80. To więc jeszcze długa droga. A jakby do tego dorzucić na przykład zmiany sieci szkolnej, tak? Znowu, a wiejskie szkoły miały bardzo podobną funkcję jak siedlice. Tak? Znaczy tam, gdzie nie było świetlic, często to szkoła była tym miejscem, w którym spotykali się mieszkańcy, odbywały się zebrania wiejskie. Zebrania wiejskie swoją drogą to jest jedna z tych instytucji demokracji bezpośredniej, lokalnej, które trwały tam od lat. Zanim jeszcze budżety obywatelskie zrobiły się popularne w miastach, to były budżety sołeckie, którymi zarządzali mieszkańcy gromadzący się w trakcie zebrań wiejskich. No to wszystko wymaga instytucji, a te instytucje tak naprawdę dopiero są teraz przywracane. Dobrze, to teraz się chciałem zwrócić do Sylwii Urbańskiej, bo tak, Przemek mówił o tych przemianach gospodarczych związanych także z kształtem życia społecznego takim instytucjonalnym. A ja chciałem zapytać się o te zmiany, jak te zmiany wpłynęły na strukturę społeczną wsi, ponieważ gdy czyta się o wsi, a ja trochę postaram się poczytać materiałów także podesłanych przez Przemka, to tam takim słowem kluczem jest migracja. Że Polska wieś w okresie 30 lat była takim obszarem bardzo intensywnych migracji wewnętrznych, zewnętrznych, a w związku z tym, że ty jesteś specjalistą migracji, to chciałem właśnie zapytać się właśnie o te przemiany struktury społecznej polskiej wsi, ewentualnie oczywiście, żeby chcesz się odnieść do tego, co Przemek powiedział, to jakiś inny wątek też zachęcam. Ja rzeczywiście będę kontynuowała wątki wyjściowe, tylko troszkę z innej strony. Oczywiście przemiana struktury społecznej to jest też to jest taki temat, który nie odchodzi od przemiany struktury instytucjonalnej. To jest bardzo blisko związane, ale może ja też zacznę od takiego uzasadnienia, dlaczego, jak ja trafiłam na wieś i z której strony trafiłam do wsi, bo to jest tutaj ma znaczenie dla pokazania istoty tych przemian. I chciałabym troszkę włożyć pazur w różnego rodzaju takie stereotypowe obrazy wsi, które mam takie poczucie, które gdzieś tą wieś wymiotły ze sfery publicznej i wymiotły też ze sfery zainteresowania ruchów progresywnych, feminizmu, nad którym też chciałabym się zatrzymać, bo jednak feminizm gdzieś oddał walkowerem wieś i choć oczywiście na różne sposoby włącza też grupy wykluczone, wykluczone kobiety, ale w każdym razie moja przygoda z wsią właściwie zaczęła się od socjologii rodziny, potem od socjologii migracji, bo ja się jestem tak naprawdę socjolożką rodziny i w związku z tym, że ta rodzina, przemiany, takie ponowoczesne przemiany rodziny, które te przemiany utożsamiane są z miejskimi elitami, miejskimi klasami kreatywnymi, gdzie te przemiany mnie właśnie w związku z migracjami zainteresowały, bo zainteresowała mnie taka bardzo ponowoczesna instytucja macierzyństwa na odległość, w ogóle rodzicielstwa na odległość, opieki nad osobami bliskimi, zależnymi w sytuacji migracyjnej, z wykorzystaniem
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i tak dalej. Więc właściwie tak naprawdę od momentu, kiedy zajęłam się takimi kwestiami bardzo nowoczesnymi, można powiedzieć i globalnymi migracjami kobiet, globalnymi migracjami proletariatu, to trafiłam na wieś. I to jest też bardzo ciekawe, że na wieś właściwie doprowadziły mnie przemiany ponowoczesne. Czyli ta wieś, którą tak trudno znaleźć w takim polu dyskursu, który zajmuje się ponowoczesnością, elitami, właściwie jakimiś takimi nowymi wiekami kulturowymi, ona w związku z migracjami jest tam właściwie na pierwszym miejscu. I to było dla mnie bardzo ciekawe, bo od tego momentu zaczynałam przyglądać się, jak w ogóle wieś jest, co my wiemy o społecznych przemianach na wsi, jak do tego odnosi się feminizm, gdzie jest w ogóle kwestia kobiet wiejskich, mężczyzn na wsi, bo feminizm to nie tylko kobiety, to są relacje między płciami i sytuacje społeczno-kulturowe tych dwóch płci. I miałam takie poczucie, że niewiele znalazłam. Niewiele znalazłam w socjologii rodziny, która właściwie wieś opuściła w latach 80. i 90. Potem zaczęłam szukać w różnych pracach feministycznych. Tej wsi też tam było niewiele. Właściwie najwięcej wsi w pracach feministycznych to są prace, które zajmują się, można znaleźć właśnie w takich pracach, które zajmują się globalizacją, postmodernizacją, globalnymi procesami, właśnie relacjami między trzecim światem a pierwszym światem, więc tam było najwięcej o wsi i to nie była literatura polska. I miałam też takie poczucie, że potem trafiłam na socjologię wsi i ta socjologia wsi też praktycznie urwała się na socjologię rodziny wiejskiej, urwała się w latach 80. i 90. To było dla mnie bardzo ciekawe, dlaczego w ogóle to się stało. Oczywiście mamy kilka wybitnych prac, ale to są prace głównie etnolożek, antropolożek w tej perspektywie prowadzone. To jest praca Agaty Stanisz, Rodzina Made in Poland, gdzie wieś jest badana przez kilka lat, właśnie porównywana jest do małego i dużego miasta. Mamy wybitne badania Fundacji Przestrzeń Kobiet, które z kolei skupiają się na wykluczeniu, takim wielokrotnym wykluczeniu na wsi kobiet, osób nieheteroseksualnych i pokazywania takich krzyżowych wykluczeń. Mamy jeszcze badania aktywności obywatelskiej na wsi, czyli działalność sołtysek, badania różnego rodzaju solidarności kobiet. Mamy też badania tego, w jaki sposób kobiety upodmiotawiają się, przekształcają relacje właśnie w kościele katolickim, w lokalnych parafiach. Ale tak naprawdę to są badania, które można policzyć na palcach jednej, właściwie jest kilkanaście badań. I to mnie właśnie bardzo zafrapowało, dlaczego tej wsi nie ma, prawda? Dlaczego ona gdzieś tam, ona się pojawia czasami w kontekście, ale nigdy nie pojawia się właśnie w taki sposób bezpośredni. I dlaczego ten pewien potencjał przemiany strukturalnej, kulturowej, społecznej, który na wsi jest obecny, nie jest właściwie wykorzystany w takim stopniu, w jakim mógłby być wykorzystany przez właśnie ruchy progresywne. I mam takie poczucie, i właśnie bardzo, bardzo dużo ciekawych informacji. Przepraszam, takiego punktu wyjścia też dostarczyła mi praca Fundacji Przestrzeń Kobiet, która spróbowała, to jest o wsi bez uprzedzeń, praca wydana bodajże w ubiegłym roku, jeśli się nie mylę, czy może ktoś mnie inną datę, ale w każdym razie to jest praca, która próbuje, jak gdyby zebrać ten obraz wsi w dyskursie publicznym i wyjaśnić, skąd ten obraz jest, dlaczego on, co takiego powoduje, że z jednej strony mamy tą chłopomanię, a z drugiej strony mamy tę wymowę nienawiści, stereotypizację wsi jako takiego przyczółka, takiej ostoi zaściankowości, konserwatyzmu, takiej ostoi, która właściwie jest nie do zmiany, którą trzeba machnąć ręką, bo tam się już nic nie da zrobić.
bo jest to tą taką nieliberalną konserwą. I miałam takie poczucie, że jak gdyby ten obraz wsi, który gdzieś przesączył się też, może Państwo się ze mną nie zgodzicie, do różnego rodzaju ruchów progresywnych, że gdzieś jak gdyby wylał z kąpielą te bardzo ciekawe procesy napięć, przemiany kulturowo-społecznej, która oczywiście ma bardzo silne podłoże ekonomiczne i strukturalne, że gdzieś tak jakby ten obraz spowodował, że my się tą wsią w tej wsi, ona została usunięta i nie patrzymy na te pęknięcia, z których można dużo rzeczy zrobić. I na przykład dla mnie bardzo ciekawymi takimi obszarami pęknięć, bo chciałabym o nich trochę opowiedzieć, jest właśnie to coś, co pokazało migrację. I tutaj na takim poziomie i lokalnym relacji między społecznością, czyli to jest takie badanie wsi, w którym nie zbieramy statystyk wszelkiego rodzaju, nie pokazujemy tych statystyk takim, poprzez taki opis strukturalny, co z tą wsią mamy do czynienia, tylko tą wieś widzimy w takich gęstych procesach interakcji pomiędzy różnymi mieszkańcami wsi i takich procesach, które się dzieją biograficznie, w dość długich okresach czasu, które rozlewają się na życie transnarodowe, w które włączona jest globalizacja. I ja mam takie poczucie właśnie, że obszar, którym się zajmowałam, czyli migracje kobiet wiejskich, które właściwie były takimi bardzo które były ofiarami transformacji. Można powiedzieć, jeżeli myślimy o przegranych transformacjach, ofiarach transformacji i wrzucamy ich w kategorię przegranych, to kobiety wiejskie w tych przegranych były takimi wykluczonymi wśród wykluczonych. Właściwie można było je tak nazwać, dlatego że one poniosły i społeczny, i kulturowy, i zdrowotny, i ekonomiczny koszt transformacji, bo jak gdyby poniosły na siebie wszelkie koszty nie tylko ekonomii, to jeszcze opieki nad osobami zależnymi, nad wszystkimi osobami, które gdzieś przez transformację zostały wykluczone. I mam takie poczucie, że właśnie zajmowanie się migrantkami, ja prowadziłam swoje badania w Belgii, głównie w Brukseli i okolicach, i spotykałam tam głównie kobiety ze wsi, z regionów, znaczy ze wszystkich części Polski, ale przede wszystkim z województwa podlaskiego, które ma taką stałą strukturę migracji do Belgii. I miałam takie poczucie, że te wiejskie kobiety, które są w dyskursie publicznym pokazywane właśnie jako takie super konserwatywne, skrajnie fanatycznie katolickie, jako takie, z którymi się nie da w żaden sposób pracować, żeby w tym kierunku liberalnym zaczęły przekształcać swoje życie, że one tak naprawdę w swoich stylach życia, wzorcach życia, w takich próbach łączenia różnych sprzeczności, które ta globalizacja i nierówności włączyły w ich życie i w relacje z bliskimi, że one realizują właściwie czasami bardziej ponowoczesne wzorce życia niż te wzorce, które realizowane są w miejskiej klasie średniej, w elitę. Może teraz przejdę do przykładów, bo to na takim poziomie teoretycznym może dość enigmatycznie brzmieć, ale wyobraźmy sobie sytuację kobiet, które tracą pracę w różnych zakładach, które tracą pracę w PGR-ach, których inflacja powoduje, że nie są w stanie spłacić kredytów na początku lat 90. zaciągniętych na budowę domów czy maszyn, nagle są zmuszone wyjechać za granicę masowo, bo to jest masowa migracja kobiet. Właściwie w 1989 roku możemy mówić o takiej nie tylko feminizacji ubóstwa na wsi, to jeszcze właśnie feminizacji bezrobocia na wsi. Wyjeżdżają na tą zagranicę masowo, wyjeżdżają tam i próbują na odległość, często po raz pierwszy w swoim pokoleniu, w ogóle w takim doświadczeniu biograficznym, generacyjnym, próbują wdrażać takie wzorce, z którymi wcześniej właściwie ich matki, ich babki nie miały do czynienia, czyli wychowują dzieci na odległość, opiekują się dziećmi na odległość, przejmują zupełnie role takie, które są przypisywane mężczyznom, prawda? Czyli utrzymują dom, stają się głowami gospodarstwa domowego,
zaczynają zarabiać kilkanaście razy więcej niż do tej pory zarabiały. Czy na przykład z kilku tysięcy, z tysiąca złotych dochodu miesięcznie przechodzą na dochód 8 tysięcy złotych, prawda? 7 tysięcy złotych. Więc to jest takie doświadczenie, które jest właśnie pierwszym doświadczeniem generacyjnym, jeśli chodzi o te kobiety. No i oprócz tego, że funkcjonują w bardzo niestandardowych rolach, nietradycyjnych rolach, choć wykonują zajęcia tradycyjne, poza granicą sprzątają, opiekują się dziećmi, opiekują się osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, to jednocześnie są tak jakby bez żadnych narzędzi zmuszone do tego, żeby nowe sposoby intymności na odległość wypracowywać, nowe formy opieki. Wiele z tych kobiet wyjeżdża nie tylko z przyczyn ekonomicznych, ale też z przyczyn społeczno-kulturowych, czyli wyjeżdżają, żeby odseparować się od męża, prawda? Wyjeżdżają, traktują migrację jako formę rozwodu, takiego czasami jedynego do przeprowadzenia w swojej społeczności, również ze względów ekonomicznych, prawda? Bo na miejscu ze względu na bariery ekonomiczne czy też kulturowe nie są w stanie tego rozwodu przeprowadzić. I oprócz tego, że realizują te wzorce na ponowoczesne, do tego dochodzi jeszcze właśnie ta próba separacji, próba rozwodu, czasami próba odkrywania różnych innych, nie wiem, swojej nowej tożsamości seksualnej, prawda? Więc to są często wzorce, których my nie widzimy, jak gdyby bardzo późno je dostrzegliśmy, że to są kobiety z pewnych społeczności tradycyjnych, ale które poprzez migrację bardzo mocno się zmieniają i też bardzo mocno wysyłają bardzo silne wzorce i komunikaty do swoich społeczności, które do społeczności też się zmieniają. To jest właśnie bardzo ciekawe prowadzić badania takie etnograficzne, antropologiczne w społecznościach migracyjnych, bo widać, jak te społeczności są zmienione poprzez migrację też na takim poziomie dyskursu lokalnego, tego, co się myśli o nowych rolach kobiet, o nowych rolach, o nowych wzorcach, o układach między płciami, o tym, gdzie pojawiają się punkty odniesienia. No, one się nie tyle pojawiają w polskich miastach, co pojawiają się właśnie w tych przestrzeniach, w tych gettach migracyjnych, gdzie skomasowani są robotnicy z różnych części i robotnice z różnych części świata. Są różne kultury, różne religie, różne wzorce intymności, budowania rodzin. I właśnie taki wgląd w wieś z tej perspektywy pokazał mi tą wieś jako taką przestrzeń, taki tygiel bardzo intensywnej zmiany, którą my gdzieś w feminizmie przegapiliśmy w tych latach 90. Bo moje rozmówczynie, z których to doświadczenie zbierałam, opowiadały mi o tych swoich doświadczeniach rozciągniętych na kilkadziesiąt lat, prawda? Są kobiety, które wyjeżdżały właściwie po 89 roku i opowiadając o swoich doświadczeniach właśnie tej przemiany, tego wymyślania, konstruowania nowych wzorców, ponowoczesnych wzorców, ale jednocześnie wzorców pomieszanych z dawnymi wzorcami tradycyjnymi, które opowiadały mi o tej próbie pogodzenia tego wszystkiego, o tych konfliktach, które powodowane są w społecznościach lokalnych, w takich nowych konfiguracjach, grupach wsparcia, grupach takich rewolucyjnych, które kibicują kobietom wyjeżdżającym, kibicują rozwodom, kibicują ucieczką od przemocy domowej, prawda? Miałam takie poczucie, że gdzieś przegapiliśmy taką możliwość, właśnie jako ruchy progresywne przegapiły właśnie możliwość wejścia w społeczność wiejską, jako w taką społeczność, która lokuje w sobie te wszystkie sprzeczności kapitalizmu i próbuje je na poziomie ekonomicznym i społecznym i tożsamościowym powiązać, jakoś tak na nowy sposób opracować. I to jest jedna rzecz. Miałam takie poczucie, że ten podział na szalenie konserwatywną wieś, taką tradycyjną, zamkniętą w kościele już na amen, i to super progresywne, nowoczesne miasto, jest takim podziałem, które coś nam przesłania. Mam poczucie, że jak sam w sobie ta opozycja binarna jest już na swój sposób fałszywa, że być może w ogóle powinniśmy odrzucić tę opozycję binarną i
zastanowić się też tutaj z punktu widzenia ruchów progresywnych, na ile w ogóle ta opozycja po pierwsze buduje konflikty, buduje sztuczne podziały, a na ile to, co się dzieje w ramach globalizacji, wychodzi już poza te podziały, prawda? Bo być może inną kwestią, wtedy dla moich kobiet bardzo ważną kwestią było to, bo one oczywiście używały, broniąc się przed dyskursem publicznym, i to jest bardzo ciekawa kwestia, bo ten dyskurs publiczny, właśnie klasa średnia, wielkomiejska klasa średnia, czyli eksperci od rodziny, urzędnicy, wszelkiego rodzaju eksperci, entrepreneurzy moralni, przedstawiciele instytucji, właśnie klasa, miejska klasa średnia zaczęła oskarżać te kobiety o te rzekomo tradycyjne, te rzekomo niezmienialne, zaczęła je oskarżać, na przykład dyskurs wokół eurosieroctwa, prawda? Dyskurs wokół porzucania rodzin, o właśnie nietradycyjność. I to jest też, bardzo taka rzecz, która moim zdaniem gdzieś umknęła, prawda? Że w pewnym sensie przy takich różnych procesach to miasto się wsią zamienia miejscami. To miasto staje się wtedy poprzez swoich różnego typu ekspertów bardziej konserwatywne i z takim roszczeniem do konserwatywności niż ta wieś, która musi bardzo mocno poprzez niedobory ekonomiczne i wykluczenia ekonomiczne weszła w procesy globalne. Więc miałam takie poczucie tutaj takiego dysonansu, że z jednej strony zamknięcie wsi w jakimś takim skansenie, a z drugiej strony bardzo ciekawe procesy, które tam się dzieją. Takie, które na różne sposoby kobiety, mężczyźni, społeczności próbują opracować, wypracować nowe kategorie, nowe tożsamości, nowe usprawiedliwienia tego i to miasto, które grozi palcem, prawda? Te instytucje, które grożą palcem, mówią, że jesteście za mało tradycyjni, jesteście dewiantami, jesteście niemoralni w tym, co robicie. I reakcja, właśnie reakcja migrantek, którą też miałam okazję oglądać, to było też takie bardzo strategiczne używanie tradycyjności. Bo z jednej strony kobiety miały świadomość ogromnych przemian i tego, że dostęp do nowych zasobów i ekonomicznych, i niezależności ekonomicznej, i do wzorców, które obserwują w domach i w społeczeństwach, do których wyjeżdżają, że to daje im nowe narzędzia, takie narzędzia możliwe do realizacji, bo przecież bo mają dostęp do niezależności ekonomicznej, ale z drugiej strony mają dzieci, te, które na przykład w tym okresie nielegalności nie mogły zabrać dzieci ze sobą. Z drugiej strony bardzo strategicznie używały takich wzorców tradycyjnych, żeby siebie obronić, prawda? No właściwie można powiedzieć, że tam jednocześnie na poziomie tożsamościowym zachodził proces takiej ponowoczesnej przemiany tożsamości, że mam prawo do swojego życia, mam prawo do doświadczeń, nie wiem, romantycznych, do spełnionego życia właśnie osobistego, romantycznego, mam prawo do rozwodu, mam prawo do ucieczki od przemocy, a z drugiej strony jest dziecko, którego nie mogę zabrać, rozwód na odległość, z opieką na odległość grozi mi w ogóle utratą, ograniczeniem praw do dziecka, nie mogę z drugiej strony pokazać tego, że pracuję, bo pracuję nielegalnie, więc to jest tysiące sprzeczności takich właśnie napięć globalnych, które się i w tożsamości, i w tych próbach, praktykach osadza powodowały, że ta tradycyjność była unaradawiana i używana bardzo strategicznie, prawda? Kobiety na przykład podkreślały, że one są prawdziwymi matkami Polkami, one są opiekuńcze, one są, my jako naród jesteśmy właściwie tradycyjne, wspaniałe, bo się opiekujemy, bo cierpimy, to cierpienie nas uszlachetnia, prawda? Więc miałam takie poczucie, że, że gdzieś tutaj też przegapiliśmy taki subwersywny potencjał, taki strategiczny potencjał tradycyjności. Ta tradycyjność nie jest taką tradycyjnością jednolitą, że ona ma swoje różne odcienie i ona może być właściwie przez wiele grup społecznych używana jako obrona, właśnie jako obrona, często przez klasę średnią, jako pewien rodzaj usprawiedliwienia, więc tutaj mi się wydaje, że takie dwa miejsca, które wydają mi się ciekawe, to to, że ta wieś i miasto zamieniają się miejscami w tym, kto definiuje i kto uprawomacnia siebie do definiowania, kto jest tradycyjny, kto jest nowoczesny i to jest czasami właśnie odwrotne. I miałam też to poczucie, że te wzorce ponowoczesne gdzieś właśnie widzę na wsi,
prawda? Że one tam bardzo mocno, jeżeli by spojrzeć na wieś dynamicznie, na procesy społeczne dynamicznie, że one gdzieś bardzo mocno te fundamenty zmieniają, dzielą wieś, budują nowe napięcia, ale też budują pewną rewolucję, znaczy to są pewne zmiany oddolne, rewolucyjne, bardzo ciekawe. I to jest jedna kwestia, która mam takie poczucie, że potencjał tego nie został wykorzystany, bo już inną kwestią jest to, co się dzieje z migrantami ze wsi, właśnie w tych gettach wielonarodowych, wieloetnicznych, wieloreligijnych. Tam też są bardzo ciekawe procesy, które potem są transmitowane na wieś. Ale oprócz tego miałam też takie poczucie, że jeszcze jedna kwestia też nie została przez ruchy progresywne też tak jakby odpowiednio wykorzystana, to pewien potencjał polityczny, który się obudził właśnie w mieszkankach wsi, bez względu na to, czy zostawały na tej wsi, czy wyjeżdżały za granicę, związany z opieką, prawda? Bo tutaj rola, ta tradycyjna rola i te tradycyjne oczekiwania w stosunku do kobiet na wsi, one zawsze były takie, że kobieta powinna pracować przede wszystkim w gospodarstwie domowym. Oczywiście na wsi to gospodarstwo domowe rozlewało się na gospodarstwo rolne, ale widać było taką wyraźną specjalizację, czyli rola opiekuńcza, rola sprzątanie, gotowanie, zwierzęta, to była rola kobiety. Tam czasami to było z pewną wymiennością w różnych sytuacjach właśnie wyjątkowych, czy takich nietypowych, kobiety się wymieniały z mężczyznami na rolę, ale mam takie poczucie też, że po 1989 roku transformacja ustrojowa spowodowała pewne dojście do granic wielu kobiet na wsi. To znaczy, jak gdyby ten rodzaj obciążeń, które zostały zrzucone na ich barki, to zlikwidowanie infrastruktury opiekuńczej, żłobki, przedszkola, zlikwidowanie dostępu do placówek zdrowia. Na Podlasiu właściwie można powiedzieć o takim demontażu placówek zdrowia. Jeśli spojrzymy na przykład na badania migracji specjalistów, to pielęgniarki, to jest właściwie najbardziej deficytowy region, jeśli chodzi o pielęgniarki w przeliczeniu na pacjenta. Więc taki totalny demontaż instytucji wspierających rodzinę, instytucji wspierających opiekę i przeniesienie tej całej odpowiedzialności na barki kobiet spowodował to, że i oprócz tego ogromne bezrobocie, deprywacja ekonomiczna, do tego dochodzące procesy starzenia się, takiego hiperintensywnego starzenia się depopulacji, na przykład społeczności na Podlasiu, spowodował, że właściwie wsie są na barkach kobiet, te wsie, które się wyludniają, są na barkach kobiet. Wśród, oprócz tego, że kobiety ze swoich emerytur utrzymywały młodsze pokolenia, opiekowały się wnukami, opiekowały się swoimi mężczyznami z różnych pokoleń, opiekowały się swoimi koleżankami, które straciły już mężów, starszymi koleżankami, których dzieci wyjechały za granicę, to jeszcze same nierzadko spotykały się z takim oczekiwaniem, że były traktowane jako takie wolne ręce do pracy, które na przykład które można wysłać na emigrację i przez to uchronić rodzinę przed rozbiciem, prawda? Czyli takie wielostronne oczekiwania w stosunku do kobiet, żeby one spełniały tą funkcję opiekuńczą, tutaj na miejscu będą wspierały ekonomicznie i też jeszcze oprócz tego wykorzystają te ręce do pracy można będzie wykorzystać do tego, żeby wysłać je też do opieki za dobre pieniądze za granicę, spowodowały takie bardzo mocne upolitycznienie tego kontekstu opieki i taką tożsamościową też subwersję na zasadzie, że to tak jakby to doszło do pewnej granicy i to na przykład w wywiadach z migrantkami, czy w wywiadach, w badaniach
które prowadziłam na Podlasiu, było widać, że dla kobiet ta opieka nie jest już tak, nie była czymś naturalnym, czymś takim, co one bez cienia skargi powinny realizować, ale wokół tych opowieści o opiece było rozwijane bardzo dużo oskarżeń w stosunku do polityków, do polityki i oprócz tego to też bardzo ciekawa rzecz, że to włączenie kobiet w te struktury globalnej opieki, to, że one widziały, widzą w tych gettach migracyjnych, że one razem z Kolumbijkami, że razem z migrantkami z Portugalii, z Afryki, z innych krajów, jako taka masa proletariacka opiekują się zamożniejszymi Europejczykami. To był taki kolejna warstwa polityczna, która gdzieś bardzo mocno upolitycznia tą kwestię ról i kwestię oczekiwań w stosunku do kobiet. I ja mam takie poczucie, że tą warstwę bardzo dobrze zagospodarował Kościół. Bo na przykład jeżeli bada się na emigracji, bada się Kościół na emigracji, ja miałam w ubiegłe wakacje takie doświadczenie takiej dwumiesięcznej etnografii terenowej polskich misji katolickich w Belgii, to mam takie poczucie, że właśnie ten globalny proletariat opiekuńczy w przypadku Brukseli pochodzący głównie ze wsi, że tak jakby to doświadczenie, ta polityczność opieki, to budzenie się świadomości klasowej, bo tam jest bardzo duży potencjał budzenia się świadomości klasowej takiej właśnie globalnej, że on jest bardzo dobrze zagospodarowany przez Kościół. Tutaj Kościół z religią katolicką, z całą takim oprzyrządowaniem, wytłumaczeniem tej roli, tej misji, tutaj wchodzi w taką przestrzeń, która jest, no, można sobie wyobrazić, że jest bardzo dobrą przestrzenią dla ruchu progresywny. Nie wiem, czy jeszcze mogę, bo mam jeszcze dwa punkty. Tak, wrócę. I to jest kolejna przestrzeń, która tutaj wydaje mi się ciekawa. Jeszcze jedna rzecz, to też mam takie poczucie, że na przykład ruchy feministyczne też w przypadku kobiet rodzin wiejskich w ogóle i tych doświadczeń wykluczenia, takiego wielokrotnego wykluczenia rodzin wiejskich, też gdzieś ma taką dobrą, ciekawą przestrzeń do wejścia z taką inną troszkę niż upowszechniona definicją feminizmu, bo jeżeli rozmawiamy z kobietami na wsi, z gospodyniami domowymi, z rolniczkami, to właśnie o prawach kobiet, w ogóle o pozycji kobiet, to ma się takie poczucie, że tutaj kobiety nie przedstawiają swojej pozycji w takim, jak gdyby, w opozycji do mężczyzn. Jest takie poczucie, że doświadczenie wiejskich kobiet, właśnie nie wiem, niewykształconych, mniej zamożnych, to jest takie doświadczenie, w którym one sytuują siebie na równi z mężczyznami. Oni się czują razem, jako grupa wykluczeni. I można powiedzieć, że oczywiście doświadczenie przemocy, doświadczenie patriarchatu też jest tam wyczuwane i to jest właściwie, można powiedzieć, że to są taki specyficzny konstrukt takiej wspólnoty wykluczenia, takiej przebiegającej na linii właśnie wykluczenia ekonomicznego, a jednocześnie wykluczenia wśród wykluczonych, prawda? Właśnie takiego ciężkiego losu kobiety w ramach tego wykluczenia. I mam takie poczucie, że tutaj też ruch, na przykład ruch feministyczny ma taką przestrzeń, żeby pokazać właśnie ten szerszą definicję feminizmu, nie feminizmu na przykład okrojonego do wykluczenia kobiet, do kobiet właśnie jako ofiar patriarchatu, ale feminizmu, który jest takim feminizmem trzeciej fali, takim feminizmem, który pokazuje jednocześnie wykluczenie kobiet i mężczyzn, prawda? I konstruuje różne definicje wykluczenia, bo mężczyzna na wsi, zwłaszcza na ścianie wschodniej, czy na tych wsiach, czy popegierowskich, czy na tych wsiach biedniejszych, na przykład na wsiach podlaskich, też zmaga się z ogromnym wykluczeniem, i ekonomicznym, i tożsamościowym,
i społecznym, te rzesze starych kawalerów, czy singli, jakkolwiek to nazwiemy, mężczyzn, którzy nie są w stanie w warunkach prekariackich zrealizować takiego konserwatywnego wzorca męskości, prawda? Którzy są nieustannie sfrustrowani, którzy są najmniej atrakcyjni, mało atrakcyjni dla swoich partnerek, które uciekają albo do miasta, albo uciekają na emigrację, ale emigracji też szukają często kandydatów z innych grup społecznych, z innych narodowości. Więc tutaj właściwie dla ruchu progresywnego też jest pewna przestrzeń do tego, żeby pokazać troszkę, jak gdyby zredefiniować definicję feminizmu. I jeszcze taka ostatnia rzecz, może już związana bardzo z rolnictwem, to jest, znaczy właśnie w trakcie poszukiwań literatury natknęłam się na bardzo ciekawą pracę dr Janny Mroczkowskiej. Cały czas czekam na książkę, bo to jest świeżo obroniony doktorat. Nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał pracę dr Mroczkowskiej, która na przykład pokazuje jeszcze inny aspekt, bardzo ciekawy aspekt, taki subwersywny, moim zdaniem świetny potencjał dla ruchów progresywnych, związany z właśnie taką subwersją tradycyjnej roli kobiet, która właściwie jest taką hybrydą tradycyjności i czegoś, co moglibyśmy przypisać ekofeminizmowi. Doktor Mroczkowska pokazała, w jaki sposób kobiety, wykorzystując tradycyjną rolę matki, gospodyni domowej, kobiety, która przyrządza jedzenie, która produkuje jedzenie, która zajmuje się ogrodem, warzywami, która robi słoiki, zbiera zioła, robi zapasy, leki, pokazują, dr Mroczkowskiej udało się pokazać taką tak jakby nową refleksyjność, nowy poziom refleksyjny właśnie kobiet, które zaczynają widzieć w tej takiej swojej tradycyjnej roli swego rodzaju broń przeciwko neoliberalizmowi, przeciwko właśnie zanieczyszczeniu środowiska, przeciwko zanieczyszczeniu żywności, chemią. One są najbliżej właściwie tych zjawisk, bo widzą worki z nawozami, widzą różnorodne style rolnictwa, mówią o tym, tak jak właśnie pokazuje dr Mroczkowska, co to znaczy wykorzystywać ziemię, eksploatować ziemię. Mówią o etosie odpowiedzialności rolnika, właśnie takim etosie nawiązującym do natury, do równowagi biologicznej i w bardzo ciekawy sposób, poprzez właśnie takie retroinnowacje, nie wiem, czy dobrze używam tej kategorii, takie retroinnowacje na poziomie refleksyjnym, właśnie pokazują taką subwersję swojej tradycyjnej roli, która staje się takim narzędziem do takiego oporu wobec neoliberalnej eksploatacji. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa płaszczyzna do szukania sojuszy, do szukania porozumienia, do szukania właśnie sposobu, w jaki można tutaj nawiązać kontakt. Ruchy ekologiczne, ekofeminizm i to jest też taki przykład, moim zdaniem, który gdzieś też na przykład mnie pobudza do refleksji, że ta opozycja binarna między tradycyjnością a ponowoczesnością, że to jest opozycja, którą my powinniśmy porzucić, że właściwie te podziały, ona w duży sposób może blokować sojusze, takie możliwe sojusze i możliwe punkty styczne, możliwe punkty porozumienia, że że mamy do czynienia w procesach globalnych z takimi hybrydami, bardzo trudnymi do jednoznacznej oceny, tak jak na przykład w przypadku tych matek na odległość, które i są głowami domu, i są jednocześnie tradycyjne, i retradycjonalizują się, ale są bardziej nowoczesne niż właściwie wielkomiejskie elity, bo na przykład będąc po rozwodzie, czy w trakcie rozwodu, wychowują dzieci na odległość, prawda? Borykają się z ryzykiem, takim ryzykiem w ogóle odrzucenia jakby, jako matki.
matki, która zrealizuje taką tradycyjną męską ścieżkę po rozwodzie, gdy to mężczyzna się wyprowadza, prawda? I to jeszcze realizują w jakiejś przestrzeni wirtualnej, no, poprzez nowe technologie, techniki, więc jest takie nagromadzenie i tradycyjności, i po nowoczesności, ale jednocześnie oczywiście myślą sobie, że to my jesteśmy wspaniałymi matkami, to my, kobiety, wiemy, czym jest, jaką wartością jest opieka, to my Polki, prawda, i na różne sposoby używają tego i do obrony, i do odzyskania poczucia godności, uznania, więc jakby mam takie poczucie, że ta opozycja binarna jest taką, no, bardzo dużo przesłania, takich miejsc, możliwych miejsc spotkania i sojuszy. Dziękuję. To jeszcze zanim Państwa zachęcę do zadania głosu, to chciałem jeszcze Przemka poprosić, ponieważ Sylwia tutaj wskazała pewne pola do działania dla ruchów progresywnych, więc chciałbym Ciebie jeszcze o to poprosić. I mam dwie kwestie. Pierwsza nawiązuje do tego, o czym powiedziała przed chwilą Sylwia, mówiąc o tym ekofeminizmie bo chciałem zapytać się o presję globalizacyjną na polskie rolnictwo, czy na polską wieś, bo z jednej strony tutaj mamy taką wizję ekologicznego, nie neoliberalnego modelu, tak? A z drugiej strony no Polska jest w tym systemie globalnym. Mamy dyskusję na temat CETA i TTIP, pojawiają się głosy, że przeforsowanie tych umów międzynarodowych liberalizujących rynki i handel, one wpłyną na dominację sektora rolnego przez wielkie korporacje w Polsce, więc to jest pierwsze pytanie. A drugie dotyczy już politycznego oblicza polskiej wsi, ponieważ, i tu chciałem nawiązać do tego, czego rozpocząłeś, ponieważ obserwujemy w tej chwili na wsi no, taką rywalizację pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a PSL-em. Prawo i Sprawiedliwość teraz używa różnych takich instytucjonalnych narzędzi, jakie ma rząd, aby osłabiać PSL. To jest najnowszy projekt, na przykład zmian w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. I także w tych różnych materiałach jest mowa o tym, że jakby obecnie wieś jest... dominujące poglądy to są poglądy konserwatywno-prawicowe i czy w tym pejzażu politycznym to jest szansa na wejście tam innego ruchu, który nie byłby ani neoliberalny, ani konserwatywny, tylko prezentował jakby inny model rozwoju. Kilka kwestii, ale dobra, spróbuję też szybko to zrobić. Jedna rzecz, to jeszcze chciałem nawiązać bezpośrednio do tego, co Sylwia mówiła, bo rzeczywiście to był ten wątek, który pominąłem, a masowa migracja przede wszystkim polskiej wsi, również miast, ale generalnie jakby ci, którzy wyjechali, to w dużym stopniu ci, których określamy mianem klasy ludowej, klasy niższej, rolnicy, robotnicy, te grupy mniej uprzywilejowane. I to, jeśli chodzi o temat taki przewodni seminarium, dosyć ciekawa grupa, bo były to ofiary transformacji, które w pewnym sensie były jednocześnie wygranymi globalizacji. Znaczy wygranymi oczywiście w takim bardzo dwuznacznym sensie, bo migracja z jednej strony pokazywała, że to ta grupa społeczna miała tak naprawdę ogromny potencjał kreatywności, innowacyjności, prawda? Czy to nie klasa średnia zmierzyła się z najcięższymi wyzwaniami w momencie transformacji, ale ci, którzy musieli po prostu wyjechać i poukładać sobie życie od nowa i zrobili to tak naprawdę. I to widać. Zakładam, że widać to w Belgii, ja to bardziej badałem w Wielkiej Brytanii. Milion Polaków, niewiele mniejsza liczba rozjechała się po innych krajach Europy i świata i poradzili sobie. Więc pytanie teraz, co będzie dalej, tak? Znaczy, czy to, że... Bo rzeczywiście oni się tam wyemancypowali,
chociażby dane, biorąc pod uwagę, że to jest ta grupa konserwatywna, pochodząca ze wsi i tak dalej, a jaki odsetek Polaków w Wielkiej Brytanii praktykuje regularnie? 10%. Znaczy to pokazuje taką emancypację, ale teraz co się stanie, jak ci ludzie zaczną wracać, tak? No bo powiedzmy, po Brexicie to jest całkiem realna perspektywa. Do niedawna wszyscy mówili, no w ogóle nie ma szans. Teraz co się z tym stanie? Jest takie zagadnienie w badaniach migracyjnych, taki termin social remittances, nie wiem, jak to się tłumaczy na przekazy społeczne. Bo remittance to są takie, w termin finansowy, to są wszystkie środki zarobione przez emigrantów, wysyłane do kraju pochodzenia. No ale jest kwestia takiego właśnie przekazu społecznego. Co z tego emancypacyjnego potencjału, o którym mówiła Sylwia, może tu wrócić? Co się stanie, kiedy... pod nieobecność tych ludzi, to klasa średnia na wsiach przyjmuje kluczowe instytucje. Tak? Mamy do czynienia z renesansem kół gospodyń wiejskich, jedną z takich kluczowych instytucji na wsi, ale około 45% działających kół gospodyń wiejskich to są koła tworzone już przez kobiety z klasy średniej. Tak? Czyli mamy do czynienia z takim przejmowaniem, wymywaniem instytucji. Czy będą w stanie odwalczyć te instytucje, kiedy tu wrócą? I czy będą w stanie rzeczywiście przeszczepić przenieść ten potencjał emancypacyjny? To jest jakieś jedno zagadnienie. Druga kwestia, i to jest moim zdaniem, to jest pytanie dla ruchów progresywnych. Znaczy, czy jesteśmy w stanie jakoś zagospodarować ten potencjał? Tak, żeby on nie był taki, bo to była emancypacja, która była bardzo rozproszona. Prawda? Taka emancypacja na poziomie, a czy jesteśmy w stanie z tego rozproszonego potencjału jakby przechodzić go na jakąś zmianę społeczną. Było pytanie o globalizację. Mówiłem, że to są tacy w cudzysłowie wygrani globalizacji, bo oczywiście oni się też wpisali tak naprawdę w tą logikę kapitalizmu w tej fazie globalizacji. Tak naprawdę no, z punktu widzenia krajów, do których wyemigrowali, to oni wygranymi nie są, tak? No bo zasiedlili tam te najniższe szczeble drabiny społecznej czy zawodowej, a tak naprawdę pogarszają sytuację grup nieuprzywilejowanych w tamtych krajach. No i teraz pytanie o tą presję globalizacyjną, chociażby związaną z porozumieniami czy dalszą liberalizacją handlu i porozumieniami, które mają dotyczyć rolnictwa. Znaczy obecnie po zwycięstwie Trumpa to nie wiadomo, czy nie będzie ten proces na kilka lat zamrożony, ale z całą pewnością ten temat wróci. A polskie rolnictwo jest w trudnej sytuacji tak naprawdę. No, trzeba sobie też uświadomić, że my nie mamy, konkurencja w ramach Unii Europejskiej, mimo dopłat, mimo polityki rolnej jest trudna, bo nie mamy takich warunków, jak mają kraje południa Europy, prawda? Portugalia, Hiszpania, ani takiej struktury rolnej, ani takich warunków pogodowych, a trzeba by poszukać jakiejś niszy. Więc w momencie, kiedy podpisane zostaną porozumienia, które otworzą rynek europejski na towary produkowane w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, no to w zasadzie żadne inne rolnictwo niż jakieś niszowe, tematyczne, związane z takie rolnictwo no, już wymagające pewnego pomysłu i pewnego zaplecza. Prawda? Ekorolnictwo albo jakaś inna działalność gospodarcza nie ma szans w zderzeniu z tak zliberalizowanym rynkiem. I to sobie znakomicie wszyscy zdają z tego sprawę. Czy z tego wynika jakiś potencjał polityczny? Prawda? Taka samoobrona BIS na przykład.
Znaczy to nie ma prostego przełożenia, bo jak z jednej strony my doskonale wiemy, jakby się na moment przełączyć na taką socjologię polityki, socjologię wręcz zachowań wyborczych, to mamy dowody na to, że na wsi jest jakiś taki potencjał poparcia dla ruchów protestu, ruchów populistycznych. To bazuje na tym, co opowiadał mi profesor Bartkowski, który siedzi po prostu w takich badaniach, ale mówił, że jest pewien wzór, mniej więcej jest taka pula głosów do zebrania, która była już zbierana i zaraz na samym początku transformacji przez Tymińskiego i partii X, potem przez Samoobronę, potem, co może być trochę zaskakujące, przez Palikota, teraz przez Kukiza, ale tak naprawdę to samo głosowanie na partię, która jest antyestablishmentowa, jeszcze nie jest żadnym zalążkiem rewolucji, tak? Takim ruchem, który rzeczywiście, w którym establishment zadrżał, no to przez moment była Samoobrona. I ja widzę pewną możliwość powtórki z rozrywki, że się tak wyrażę, a to też jak się przyjrzeć temu, jak się zaczynała Samoobrona, to ten ruch zainicjowali wcale nie ci, którzy byli najbardziej w najmniej uprzywilejowanej sytuacji. Tak naprawdę zainicjowali go ci, którzy w kategoriach wsi, w grupie rolników, to raczej stanowili taką klasę średnią. To byli ci, którzy wzięli największe kredyty i musieli je spłacać, czy mieli też największy interes ekonomiczny. Czyli najbardziej wkurzeni. Oczywiście byli też najbardziej wkurzeni. I czy mamy teraz taki odpowiednik w strukturze społecznej? No więc ja mam wrażenie, że tak. Znaczy są ci wszyscy, którzy uwierzyli, że państwo ich naprawdę może wesprzeć. I weszli w te wszystkie niszowe biznesy typu rolnictwo ekologiczne oparte w dużym stopniu na wyższych dopłatach, energia odnawialna, wiatraki, bo rząd może tak naprawdę jednym ruchem wycofać te płatki. I przed chwilą coś takiego zrobił w przypadku odnawialnych źródeł energii, zostawiając sporą grupę takich lokalnych przedsiębiorców, bo to często są osoby, które są taką emanacją swoich społeczności. Nie zawsze jest tak, że to są osoby napływowe, albo jeśli to są osoby napływowe, to takie, które dużo pracy włożyły w to, żeby wejść w te środowiska, przekonać ludzi do tego, że warto w to zainwestować, że taka modernizacja na wsi jest możliwa. I nagle oni po raz kolejny będą zostawieni przez państwo. Więc wydaje mi się, że ta presja globalizacyjna może doprowadzić do powstawania ruchów protestu. Czy to będą ruchy o takim zabarwieniu, które nam by się podobały? Tego to nie wiem, bo ja się spodziewam przede wszystkim, znaczy ja też z taką nadzieją patrzę na pewien rodzaj populizmu, a czy taki populizm, który rzeczywiście jest wyrazem niezadowolenia z sytuacji społeczno-ekonomicznej, niektóry przesuwa, który zagospodarowuje te emocje po to, żeby zagrać nimi politycznie, skierować je przeciwko innym, ale żeby wyrazić wprost niezadowolenie z sytuacji społeczno-ekonomicznej. No to jest ruch o dużym potencjale, ale czy on w oczywisty sposób będzie się jakoś będzie dawał szansę zlinkowania, połączenia, zawarcia sojuszy z jakimiś ruchami takimi progresywnymi, feministycznymi, progresywnymi w wielkomiejskim rozumieniu? No nie wiem, ale jakby za granicą mieliśmy takie przykłady. Francja, gdzie ruchy alterglobalistyczne były jednocześnie tworzone przez środowiska wielkomiejskie, przez lewicową młodzież, a z drugiej strony przez ruchy rolnicze i związki zawodowe. Tak? No to jest taka przestrzeń, czyli jeżeli chcielibyśmy
ruchu, który jest w stanie zagospodarować rzeczywiście ludzi z klas niższych, z tych grup o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, którzy są pokrzywdzeni, a nie jest jednocześnie albo PiS-em, albo jakimś jego kolejnym wariantem, tudzież jeszcze bardziej skrajnym ruchem nacjonalistycznym, no to tutaj bym szukał takiej przestrzeni. A już takich, już zupełnie politycznie, ale w takich partyjnych kategoriach, że to co w tej chwili dzieje się na wsi, to rzeczywiście jest próba, czy PiS próbuje dożnąć PSL zupełnie, odsuwając go od kluczowych instytucji, takich jak agencje rynku, jak filii agencji rynku rolnego, etc. Wszędzie tam, gdzie są zasoby, no bo znowu wieś, tam trwa taka najbardziej drapieżna walka o instytucje, bo jest ich najmniej i każda instytucja i każdy dostęp do środków publicznych to jest łakomy kąsek. W kategoriach klasowych ta walka trwa między napływową klasą średnią, a ludnością autochtoniczną, że tak w cudzysłowie użyję tego terminu. A w kategoriach partyjnych, takich bardzo doraźnych, no to w tej chwili jest próba przejęcia przez PiS tych ośrodków i wyeliminowania PSL. Ale z drugiej strony PiS już kiedyś miał tą szansę i jej nie wykorzystał. Znaczy ten moment, kiedy PiS przejmuje władzę i przejmuje tę instytucję, to jest też sygnał dla takich działaczy w terenie, żeby się przeorientować, tak? I się ustawiają długie kolejki, które chcą się zapisywać do PiS-u na wsi. I tak było też przy poprzednich rządach Kaczyńskiego. Ale PiS nie jest wcale skłonny przyjąć tak dużych grup byłych działaczy PSL albo takich działaczy niedookreślonych. Boi się tak naprawdę przejmowania od dołu, że nie będzie w stanie kontrolować swoich struktur. Więc z jednej strony jest parcie na to, żeby do tego PiS-u, a z drugiej strony opór ze strony PiS-u, żeby tych ludzi przyjmować. W takim krótkim okresie to jest czynnik decydujący. Znaczy, czy PiS nie powtórzy tego błędu, który poprzednio popełnił. Natomiast w dłuższej perspektywie, to moim zdaniem jednak istotniejsza jest ten konflikt klasowy. To znaczy to, czy... No bo jeżeli sobie... Wyobraźmy sobie, że teraz PiS rzeczywiście zmienia ustawę, znosi kadencyjność i dochodzi do takiego odświeżenia elit politycznych, jak Polska Długa i Szeroka. W Polsce powiatowej, w wielu miejscowościach, będą to przejmowani, jakby tą władzę będą przejmowali młodzi działacze, tacy społecznicy, tam jest bardzo dużo kobiet, prawda? Większość sołtysów w Polsce to kobiety. Młodych liderów, częściowo właśnie z klasy średniej, to już się dzieje. Oni niekoniecznie muszą poprzeć PiS, więc to jest, znaczy tam naprawdę mamy do czynienia z bardzo ciekawą częścią struktury społecznej czy społeczeństwa. Tam chyba się dzieje nawet więcej ciekawych rzeczy niż w miastach. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania? Jest doktor Wiatrowski. Ja nie pytanie. No to komentarz. Tak? Tak. Bardzo musisz. Tak. Jak na to, co zastrzegał i to w kilku zdaniach pan doktor Sadura, że to nie jest taki obszar pierwszych jego zainteresowań i tak będzie strukturyzował w trakcie, to całkiem dobrze to panu wyszło, bo zainteresowali się państwo przedem, bo lubię te sesje, które realizuje Michał, bo jeszcze się można ubogacić. Ale chcę z autopsji powiedzieć do tego i tylko do tego, o czym mówiliście państwo, dwie rzeczy, a może trzy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o aspekt polityczny, socjopolityczny. Otóż to trochę koreluje z projektem, który my teraz robimy, o tożsamości i wizerunku lewicy, ale też jest moim własnym doświadczeniem. Otóż po pierwsze, w okresie PRL-u był jasny podział. ZSL miał wieś, myśmy mieli PZP i myśmy tam towarzyszy
ZSL-u bardzo nie popychali na tej wsi. Prawda? Teraz w okresie transformacji końcówkę współprzeżywałem, więc też widziałem te relacje. Pierwszy okres transformacji jakby współtworzyłem, więc też to wiem z autopsji, że lewica wtedy pojęciem postępowym czy progresywnym, jak to wy dzisiaj mówicie, mało kto się posługiwał. Ja należałem do tych bardzo nielicznych, którzy używali pojęcia postępowy, żeby opisać własne pozycje, a nie tylko lewica, lewicowość, co nie jest zupełnie identyczne. I rozumiem te pokoleniowe różnice, że pracując z waszym pokoleniem teraz ostatnio intensywniej, dość się z tym cały rozrzewniony, że wracamy do tego pojęcia, które było mi zawsze bliższe, ale nie wynikało z jakichś nawet przyrodzonych sposobów dochodzenia do tego, do socjalizacji politycznej wśród zachodnioeuropejskich socjalistów i socjaldemokratów, którzy nie używali pojęcia lewica, tylko postęp i postępowanie. Otóż myśmy w ogóle nie byli przygotowani, budując nową lewicę po transformacji, ani intelektualnie, ani organizacyjnie, żeby sięgać do polskiej wsi, że tak powiem, czy kierować się ku polskiej wsi. I stąd też cała ponad dekada, a w gruncie rzeczy zaniechań, nawet niepodejmowanych poważnych prób tworzenia, budowania jakichś więzi ze środowiskami w liczbie mnogiej, żeby nie wchodzić w szczegóły, o jakiego środowiska mogło wychodzić polskie wsi. Z drugiej strony postsolidarnościowe partie polityczne próbowały, te postsolidarnościowe PSL-e, coś budować politycznego, tylko mieli straszliwy niefart, bo ta wieś w transformacji, tych pierwszych miesiącach, latach, kiedy się te twory budowały, bo tak dotkliwie była, tak była dotknięta ekonomicznie tymi sprawami, o których Pan wspominał, o których starsi z nas pamiętają, co było źródłem też tych protestów i tak dalej. Stąd też ten PSL zachował de facto monopol. Zachował ten monopol na bardzo długo. Teraz powiem Państwu historię też z autopsyjną. Zostałem pełnomocnikiem rządu do spraw informacji europejskiej, to pierwsza rzecz, którą wszyscy mi mówili, wśród kolegów w rządzie, w otoczeniu i tak dalej, musicie mieć pomysł na wieś. No, dlaczego musimy mieć pomysł na wieś? Bo my jako środowisko polityczne jej nie mieliśmy, prawda? Natomiast przyszedł do mnie późniejszy premier Marcinkiewicz z ówczesnym posłem, a byłem prezesem telewizji, Wiesławem Walędziakiem, z jakimś pomysłem na realizację właśnie kampanii proeuropejskiej. Oni byli posłami PiS-u wtedy. Proeuropejskiej kampanii na wsi. Szczegół, już nie powiem w szczególe o co chodziło. Chodziło jednak o to, że trzeba parę groszy. Te parę groszy było w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z tym udałem się do Aleksandra Będkowskiego, który był szefem tej agencji, którego znałem z czasów, kiedy jeszcze byłem w polityce i byłem posłem, i mu zaprezentowałem ten pomysł, i on wtedy mówi tak: czyście Sławie Koszaro, to my mamy za nasze pieniądze, nasze czyli agencji, nasze pieniądze, nasze PSL-owskie, wpuszczać ich na wieś, przecież oni są naszym śmiertelnym wrogiem. Mówimy o roku 2002, pierwszych miesiącach, czyli PiS jest jeszcze partnerką na poziomie kilkunastu procent. Nie jest jeszcze tą partią, która za chwilę będzie rządziła. Oni mieli, PSL-owcy mieli znakomitą orientację w tym, że śmiertelne zagrożenie dla nich, dla ich monopolu na wsi, to może właśnie zbudować, stworzyć PiS. I tak się dzieje dzisiaj. Te procesy, o których Pan mówi, to jest to, co się dzieje dzisiaj. Natomiast my rzeczywiście jako środowiska postępowe, wszystko jedno teraz, czy mówimy o NGO-sach, czy o formacji politycznej, nie bardzo ten pomysł mamy. Poza tym, że o czym Państwo mówiliście, że nie wchodząc w to, że ta polska wieś jest różna i ta Wisła i tradycyjne podziały, ona też dzieli na taką wieś, siaką, ale ta polska wieś ma coś w sobie, co przy wszystkich zmianach zachowuje jednak pewną ciągłość i będzie ją zawsze różniła od
wielkomiejskiego, czy elektoratu, czy społeczeństwa, to są szczególne więzi, które nieanonimowe więzi społeczne. I to jest coś, co trzeba brać pod uwagę. I stąd rodzi się przy tym pytanie takie o to, przy zmianach struktury społecznej, czyli teraz migracji ludzi z miasta do wsi, które zmieniają po prostu takie wzory konsumpcji, zaczynają się pojawiać, co zmienia strukturę wsi, zwłaszcza wokół większych aglomeracji. Czy ci nowi mieszkańcy polskiej wsi, pochodzący z miast, niekoniecznie z wielkich korporacji, tak jak pan powiedział, bo często jest to kwestia zasobności, decyzji. Na domek na te 30-40 km na wsi nie stać, a na mieszkanie nie za bardzo nie stać. Prawda? To są wybory ekonomiczne bardzo różne. Czy oni będą wprowadzali takie nowe wzory, nowe więzi, czyli dehermetyzowali te więzi bardzo bliskie, sąsiedzkie i lojalności wewnętrznej tych wsi, czy też będą się poddawali tym wzorom, które istnieją na wsi? No, bym powiedział tak, nie wiem. Ale z autopsji, bo 41 lat jestem też prawie mieszkańcem wsi, bo jak kończyłem prawo, dostałem od babci nagrodę i sobie kupiłem, bo tyle kosztowało co lodówka, 4,5 tysiąca metrów między wsią Bożychy a Stara Wieś w powiecie węgrowskim i jestem tam 41 lat, jestem swój. Co to znaczy swój? Że nawet jak zostałem w 1989 roku sekretarzem Komitetu Centralnego i osobą publiczną, czyli wiedzieli, że jak coś robią ze mną niekoszernego, na przykład jak bili świnkę albo cieraczka, co było zakazane, jak wiadomo, to się to swoim sprzedawali. Ja nie miałem problemu zaopatrzenia rodziny, bo dostawałem sygnał od sąsiadów, że właśnie bijemy i ile co ci przygotować, włącznie z przetworami. Nic nie zepsuło w naszych relacjach to, że nagle się okazało, że ja to jestem taki niekoniecznie anonimowy. W związku z tym, jak bili, tak przychodzili do mnie w dalszym ciągu, mimo że częściej niż w Lasku oglądali mnie w telewizorze. Pytanie brzmi, zresztą to jest taka, opowiem taką anegdotę, która dzisiaj by się w historii, która by się dzisiaj absolutnie nie mogła wydarzyć. Jak obroniłem pracę doktorską, to pojechałem do tej naszej chałupki z kolegami i żeśmy tak zabawili się, no bo był powód, prawda? Jesteście po tym, to wiecie, że się po tym bawimy. Jak się rozeszło po wsi, że jestem doktor, no to był szacunek wielki dla młodego człowieka, ale to był 80. rok, był naprawdę bardzo młody człowiek. Ale w lecie, jak byliśmy całą rodziną, przyszła sąsiadka, że dzieci są chore i żebym koniecznie przyszedł. No i ja miałem straszny problem. Próbowałem przez chwilę jej tłumaczyć, ale moja żona ludzie uszczypnęła, wzięła ciotki bajerowskie, takie obniżające temperaturę. Poszliśmy tam, ona te środki mamy, żeby włożyła, bo to szybko się poprawi, ale generalnie rzecz biorąc, to jedźcie do Węgrowa jutro, bo to mówię, że jedźcie jutro do Węgrowa, a do rana dziecko powinno spać. Teraz by się taka rzecz nie mogła zdarzyć, bo poziom tych dzieci, tych ludzi jest taki, że dla nich doktor to niekoniecznie jest ten, który ma leczyć albo ich krowę, albo dziecko. Konkludując, chcę powiedzieć tak, że prawdopodobnie dużo Wisły w wodzie upłynie, zanim znajdziemy, teraz mówię liczbie mnogiej, my ludzie postępowi, czy reprezentujący środowiska postępowe, jakiś bardzo efektywny klucz do tego, żeby w tych strukturach społecznych istnieć inaczej niż tylko w roli badaczy, obserwatorów, czyli mając zdolność do kreowania przemian, które tam mają miejsce. Chyba że, albo powiem inaczej, na koniec z pytaniem do Was, bo badaliście tych emigrantów w dużej mierze ze wsi pochodzących, gdyby miałby się spełnić scenariusz, że będą wracali. No, nie sądzę, żeby wracali w to samo miejsce, z którego wyjeżdżali, ale część z nich wróci w to samo miejsce.
Więc jeżeli oni wrócą w to samo miejsce ze swoimi innymi doświadczeniami, doświadczeniami społecznymi, które są niesamowicie edukujące, to znaczy nie w sensie edukacji formalnej i wymierzalnej skutkiem, to prawdopodobnie może to być dosyć rewolucyjne, chociaż dosyć rewolucyjne, jak na polską wieś, powodować dosyć rewolucyjne zmiany natury kulturowej, które teraz są, jednak następują, ale w procesie płynnym. To nie są zmiany, które następują gwałtowniej niż w miastach. No. Jeżeli miarą tego, większą miarą przez tych zmian jest to, że od 20 dopiero kilku lat mamy SMS-y, posługujemy się SMS-em. Nie mówiąc o internetach i tak dalej, bo to przynosi, to były te najbardziej gwałtowne źródła. Inspirowaliście bardzo swoimi zagadnieniami. Dziękuję. To jeszcze pan, czy ktoś jeszcze z Państwa będzie chciał zabrać głos? Tak? Nie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, to dobrze. Cztery pytania i podsumowanie. Ja mam takie pytanie, właśnie chciałem zwrócić uwagę, czy też zapytać właśnie, bo struktura wsi się zmienia, tak? Jakby od znikają gospodarstwa indywidualne, ten chłop małorolny, tak, który też jakoś jest podstawą tak, jakby rolnictwa tak, jakby w dużej mierze, tak, jakby kultury tak, i tego, jak rozumiemy wieś. Tak, i to się dzieje też, no, zwłaszcza po wejściu do Unii Europejskiej, tak, to się zmieniły. Też lata 90. miały tutaj swoją rolę, ale właśnie taki nacisk na to, że gospodarstwa mają być duże właśnie, tak, taki też w głównym nurcie ten dyskurs właśnie modernizacyjny, że ten chłop małorolny się nie otrzyma, że to nie jest ekonomiczne, że trzeba jakby te gospodarstwa jakby stalać, tak? Tylko że właśnie jak się pomyśli tak pod względem zrównoważonego rozwoju, czy takiej właśnie ekologii, czy te koszty tych gospodarstw dużych, tak, przemysłowionych, tej industrializacji, która wydarzyła się na Zachodzie, jest dużo większy, tak? I z takiego właśnie punktu widzenia rozwoju progresywnego, więc też to istnienie tych tradycyjnych gospodarstw, tak, czyli tego tradycyjnego modelu jest ważne też dla zachowania wsi jako takiej, tak, ale z drugiej strony też właśnie jak można też próbować to zachować, tak, czy jest możliwe, czy jakieś w ogóle ruchy, które to są, które to podejmują, bo to nie istnieje w takim głównym nurcie w ogóle dyskusji, tak, czy właśnie ruchy progresywne mogłyby jakoś tym się zająć, tak. Nie zaciekawił ten temat kobiet ze wsi, matek Polek na emigracji na Zachodzie i ich interakcji z innymi imigrantkami, jak rozumiem, z Afryki, ze świata arabskiego, czyli z zupełnie innej kultury, religii. Czy no być może to jest pierwsze takie spotkanie dla obu stron? Czy tam zachodzi jakaś rzeczywista integracja, poczucie wspólnego losu, czy może raczej jakaś obojętność, obcość, a może wrogość, poczucie że bycia konkurencją i czy to ma potem jakieś przełożenie na to, jak te kobiety myślą po powrocie, czy się zmienia ich światopogląd? Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Wczoraj odbył się wykład w Uniwersytecie Warszawskim na temat dysintegracji Europy profesora Asza Salawa-Pewna. I teraz tutaj pojawił się taki głos, czy ludzie postępowi mogą jakby zmienić, znaleźć klucz na rozwój tej wsi. Czy to nie jest tak, że to my możemy znaleźć sobie jakąś taką skromność, która nam pozwoli na zobaczenie siły, która jest we wsi, na rozwój nasz i rozwój dalszy Europy. I chciałam się właśnie pytać do pani doktor Urbańskiej, jaki może być potencjał inwestycji w właśnie ten feminizm wiejski, który nie antagonistyczny, tak? Bo to pani podkreśliła, że on nie jest w opozycji do jakby mężczyzn, tylko on widzi
jakby kobiety widzą siebie jako równe, porozmawiamy brane z mężczyzną i widzą jakby siebie jako grupę, która jest dyskryminowana, więc jaki jest potencjał integracji inwestycji właśnie ten feminizm wiejski na integrację rodziny jako podstawowej jednostki społecznej, która buduje z kolei silną społeczność, jakby tą mniejszą, silną, która znowu buduje silną społeczność lokalną, która znowu buduje jakby silną społeczność jakoś narodową i która buduje silną społeczność europejską. Dziękuję bardzo. I ostatnie. Jestem najtrudniejszy rolnik, bo chciałem trochę nawiązać tutaj do pierwszego wejścia pana ze swoim poglądem. W największym skrócie chciałbym tylko zauważyć, rolnictwa nie można rozważać w tej chwili tylko jako rolnictwa. Jeżeli ono nie będzie wiązane z ogromną rolą, jaką spełniają w zakresie ochrony przyrody i to w takim zakresie, który przekracza nasze pojęcia dotychczasowe, bo weszliśmy w obszar Natury 2000. I nie kto inny, tylko rolnik jest w tej chwili nośnikiem, rolnik szeroko rozumiany, bo ja mogę to przybliżyć do na przykład do hodowcy ryb, u którego utworzono obszary Natury 2000 i on jest rolnikiem, a naukowcy mówią, że twoja produkcja rybacka jest mniej warta jak ta produkcja, jak ta działalność pozaprodukcyjna. I w rozważaniach państwa, jak mówicie o takich zjawiskach, które mamy, porównujemy do tych, które mieliśmy przed transformacją i po transformacji, to po transformacji żeśmy weszli do Unii Europejskiej i ta Natura 2000 coraz bardziej jest istotna. Żeby daleko nie szukać, to wczorajszy protest powszechny, jaki był na Nowym Świecie zrobiony, na placu de Gaulle i tam przed Urzędem Rad Ministrów, to był właśnie głównie protest tych rolników, hodowców ryb, których nie wiadomo dlaczego zresztą przełączyli, jako rolników płacących podatek rolny. Oni są bez względu na to, kto ich rząd do jakiego działu gospodarki przyłączy, to on jest mimo wszystko rolnikiem, ponieważ właśnie jest podatnikiem rolnym. Pierwsza podstawowa wskazówka i dalej nie ma żadnej rozmowy. Przyłączono ich do morza. Taki hodowca karpia z morzem ma tyle wspólnego, co ja z Księżycą. Nic. Za wyjątkiem jednej rzeczy. Mają wspólną dotację finansową Unii Europejskiej. I o tą Unię Europejską wczoraj była wojna. O dopłaty wodno-środowiskowe. To są rzeczy, które nie mogą mieć miejsca spokojnie, bo jeżeli przychodzi ktoś i mówi, że jak do mnie się przyłączy na przykład rolników, to ja zabiorę dotacje finansowe i będę budował szpitale. No będziecie się tam rolnicy leczyć, więc to dla was też jest. Ale to przecież nie taka filozofia. I z taką filozofią w tej chwili mamy do czynienia. To tak a propos, ja jestem, panie doktorze, starym PGR-owcem. Od 55 roku po uczelni przeszedłem w rejon, tutaj widzę pana posła, siedleckie i węgrowskie nadzorowałem w zakresie ich teologii, ale mieliśmy tam całą plejadę gospodarki rolnej, tak i po PGR-owskiej, które bo to były parcelowane majątki i zostawały wcale nie małe, ale duże obszary, tylko trudne do gospodarowania, bo porozrzucane po kawałkach, po powiatach. Ale to nie o to chodziło. Tak się stało i tak funkcjonowaliśmy. Stwierdził pan, to sobie zapisałem, że specjaliści po upadku PGR-ów wyjechali. Nie wyjechali. Oni w dalszym ciągu siedzą i w zdecydowanej większości to są dzisiaj albo dzierżawcy na bardzo wysokich dzierżawach, albo są już właścicielami. Już właścicielami. Mówię to na przykładzie tych obszarów, ale nie tylko, tych obszarów, chcę panu pokazać, jak to wygląda w skali nawet, a no obszar nawet tych stawów, jeżeli byśmy wzięli, to jest 74 tysiące hektarów w Polsce stawów, jedna z największych powierzchni
największy zbiornik retencyjny, nawiasem mówiąc, wody słodkiej i tak dalej. I podkreślam, to nie jest największa wartość produkcyjna często, a większa wartość ta poprodukcyjna. Chciałem, ponieważ czasu widzę, że jest trochę mniej, ale zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo podkreślić mocniej, bo usłyszałem to i od pana. Brak jest w dalszym ciągu w Polsce polityki rolnej. Nasza polityka rolna na przestrzeni czasu, popatrzcie państwo, bo możecie to dużo lepiej zrobić. Ja jestem tylko obserwatorem, ja nie jestem naukowcem. Ale co nowy rząd, to nowa polityka. No nie można takich rzeczy tolerować, bo są historie, które wymagają perspektywy czasu i ciągłości. I nie może przyszedł nowy, nowa partia przyszła i oni mają najlepsze lekarstwo teraz, jaka ta polityka rolna ma być. A w konsekwencji jest to największe zło, jakie tej wsi się polskiej robi. Bo zupełnie zmieniają się i nawet te rzeczy, o których pan bardzo słusznie zauważył, związane teraz jeszcze wtedy, kiedy weszły obroty, handel. Znaczy zupełnie inna sytuacja, jaka miała kiedykolwiek miejsce. I chciałem na tę bardzo ważną sprawę zwrócić uwagę, ona się odbija. W tej chwili ten wczorajszy protest, znowu wracam do niego, to jest nic innego. To jest kolejny skok na kasę, jak ktoś tutaj z państwa powiedział, bo już na kasę Straży Pożarnej skoczyli. To już tam im zabrali. Ale tak się wyłuskuje, żeby gdzieś coś zabrać i przykleić zupełnie do czego innego. I jako obywatel to powiem wprost. Dla mnie, jeżeli nawet mi w tej chwili minister Grubarczyk chce zabrać tam te dotacje unijne do tej Natury 2000 i do tej działalności czysto pozaprodukcyjnej, ale nie tylko, bo i produkcyjnej, jeżeli on chce zabrać, to jako obywatel wychodzę z założenia, jeżeli potrafisz to te zabrane pieniądze lepiej zagospodarować i powiedzieć, że przełożymy wszystko jedno na szpital, na cokolwiek innego, to bierz. Ale jak bierze to i mówi, że on potrzebuje Bałtyk ratować, bo Bałtyk jest martwy w tej chwili, proszę państwa, a rybacka to jest tragedia jedna wielka się zrobiła na Bałtyku, no już nie chcę mówić, że dorsze to przecież jemy, ale importowane, wcale nie polskie. Pogłębia się ta cała sytuacja i nie można tego ratować przy pomocy zabierania z jednego działu ileś tam pieniędzy unijnych, przerzucamy na morze, a na morzu, no żeby od tych pieniędzy przybyło tych dorszy, śledzi i innych bardzo cennych, ważnych, ja ich wcale nie potępiam, gatunków ryb, to bym nie miał nic przeciwko temu. Ale jak się oficjalnie ogłasza i robi się projekt dla RIM-u, że rybak będzie mógł teraz zbierać śmieci na Bałtyku i będzie za to dostawał unijne pieniądze. Zabrane temu rolnikowi, hodowcy ryb śródlądzia, 16 województw dostało 92 miliony euro na swoją gospodarkę. I znalazł się minister, który mówi, po co tam w 16 województwach? Wystarczy dla trzech nadmorskich. W Bałtyku nikt nie uratuje w tej chwili środkami takimi jednej Polski, ponieważ Bałtyk ma 9 państw nadbałtyckich i tragedia rybacka to nie jest wina Polski, to jest też wina Polski z lat poprzednich rabunkowej gospodarki. Przełowili po prostu nic więcej i ci sprawcy, te 9 państw muszą naprawiać Bałtyk, a nie środkami zupełnie innymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To bardzo proszę o krótkie podsumowania. Staram się krótko. Właśnie integracja czy konkurencja, jakie są stosunki właśnie w tych wieloetnicznych przestrzeniach, gdzie spotyka się proletariat z różnych krajów, w tym polscy migranci. Więc to jest w ogóle bardzo skomplikowany wątek, bardzo też ciekawy. Ja może powiem kilka takich tendencji, które udaje się w różnych, to też się bardzo różnicuje z względu na państwa zaobserwować. Przede wszystkim na przykład w Belgii, którą ja znam z wyjazdów badawczych, jest bardzo duża etnicyzacja rynku pracy, są nisze etniczne, takie na zasadzie Polki, to znaczy są wyobrażenia, jest bardzo duża konkurencja na tym właśnie,
w grupie tego globalnego migracyjnego proletariatu. I to jest też ta konkurencja i te nisze etniczne, które się tworzą, jest taka hierarchizacja tego rynku pracy robotnic. Ona się nakłada na kolor skóry, na pochodzenie, na to, czy migranci mogą pracować legalnie, czy nielegalnie. I na przykład, odwołując się do przykładów, Polki sprzątają domy i Polki są traktowane jako świetne właśnie opiekunki, osoby godne zaufania, które można wpuścić do domu. I niejako specjalizują się właśnie w tym sprzątaniu domów, ale już imigrantki z Afryki, innego koloru skóry, nie są chętnie wpuszczane do domów. One z kolei, jest, można powiedzieć o takim wyodrębnieniu się niszy, takiej etnicznej niszy zawodowej, w której one sprzątają wielkie hale, sklepy wielkopowierzchniowe, często w trudniejszych warunkach nocą. I tutaj są różne badania pokazują takie właśnie prawidłowości. Jest na tym rynku wielokulturowym, migracyjnym, jest też duża konkurencja o pracę. Między migrantami, jakie są relacje pomiędzy innymi migrantami? Jest duża obcość przede wszystkim i ta obcość się nakłada na kulturę, rasę, religię, można takie podziały wyodrębnić, ale jest też takie swoiste poczucie wspólnoty losu, takiej wspólnoty losu proletariackiego. I to na przykład widać bardzo mocno w takim braku możliwości pokonania dystansów osób z klasy ludowej, które nie wyrwą się z tej lepkiej podłogi. I czy też na przykład w przypadku badań, teraz jakiś czas temu rozmawiałam z Katarzyną Leszczyńską, która badała migrantów z Polski w Londynie, w parafiach w Londynie, i ona na przykład pokazała też, zauważyła bardzo ciekawą kwestię, w której widać, że ci nasi pracownicy zajmujący najniższe szczeble i wykluczeni tęsknym okiem patrzą na muzułmanów, na męskość muzułmańską, że ona jest taka wspólnotowa, tradycyjna, że oni tak pielęgnują wartości. I można powiedzieć, że różne badania pokazują takie, jak gdyby, że jest jakiś, rodzi się jakiś taki sojusz właśnie właśnie w tych niszach etnicznych, takiego, który wspólną bazą jest tradycyjność właśnie, taka, można powiedzieć, że kryzys męskości właściwie tutaj trafia na taki grunt takiego inspirowania się międzykulturowego, ale takiego oczywiście ostrożnego, jednocześnie nasyconego taką dużą ambiwalencją, do lękiem przed kulturami. Ale to jest bardzo ciekawe, bo jakiś czas temu też występowałam na debacie i na debacie o matce i rozmawiałam z panią, która wróciła ze Szwecji i mówiła o tym, że Polki, takie, które realizują tradycyjny wzór w Szwecji, bardzo zwracają się w kierunku muzułmanek, że czują taką wspólnotę z matkami muzułmańskimi, taką wspólnotę wartości właśnie przeciwko tym Szwedom, którzy nie mają już żadnych wartości. Więc jest coś takiego, są jakieś takie sojusze, ale one są na odległość, właśnie poczucie podobieństwa i inspirowania się tradycyjnymi wartościami. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe, porównując to do tego, co się dzieje w Polsce w kontekście, prawda, uchodźców w stosunku do muzułmanów, muzułmanek, więc ten inny kontekst pokazuje właśnie te różne klasowe, genderowe nakładanie się różnych, że ten kontekst zmienia bardzo dużo i poczucie wykluczenia, prawda? Zmienia relacje bardzo mocno. Jeśli chodzi właśnie o Pani pytanie, ja wyszłam od takiego czegoś, że jest to poczucie wspólnoty, tak, wykluczenia, to może nie jest poczucie, że idziemy ramię w ramię i jest między nami równość, jeśli chodzi o pracę, bo jest też poczucie wykluczenia wśród wykluczonych, czyli że jednak jesteśmy ofiarami przemocy, może ta przemoc jest właśnie ze strony, ta przemoc jest patriarchalna, chociaż ona nie jest w taki sposób nazywana i nie jest opisywana językiem, nie wiem, praw kobiet. Mówimy o tym nowym feminizmie, także jakby o takim jakby potencjale dla mają jednak te nowe role, zamienia się jakby miasto z wsią, tak, jakby one bardziej wchodzą w nowoczesny
przez praktykę, prawda, przez próbę znalezienia dla tego refleksji. Ja mam takie poczucie, że jak gdyby my w feminizmie mało włączamy mężczyzn jako, problematyzujemy też pozycję mężczyzn jako wykluczonych. Tutaj to włączenie właśnie tych wykluczonych, wiejskich wykluczonych do debaty bardziej by może naświetliło, czy też mogło upowszechnić tą myśl feministyczną, która się skupia na opiece, dla której to jest, nie wiem, mówimy o tym, że to jest maternalistyczny feminizm, który pokazuje, że właściwie powinniśmy walczyć o te podstawy, o opiekę, o włączenie, o walkę z tą deprywacją ekonomiczną. Czyli jak gdyby, mam wrażenie, że to jest potencjał dla takiego pokazania, że feminizm, bo feminizm właśnie w społecznościach tradycyjnych ma taki wizerunek, że to jest ruch, który walczy o taką indywidualistyczną tożsamość, o indywidualistyczne wybory tożsamościowe. To byłoby takie włączenie, pokazanie, że feminizm to są również bardzo ważne, bardzo znaczące też tutaj w historii naszego feminizmu, tego współczesnego, że to jest ruch, który walczy o włączenie, o kwestie ekonomiczne, o równość ekonomiczną właśnie, gdzie opieka jest taką wartością centralną, prawda, żeby prawo do opieki i do tego wsparcia instytucjonalnego, wsparcia ekonomicznego ze strony państwa. No i oczywiście to się przekłada na rodzinę, prawda, na różne relacje rodzinno-opiekuńcze. Czy ten feminizm, jakby inwestycja w te kobiety wiejskie jest w stanie jakby wywołać taki efekt domina, że to jakby buduje te mocne, małe społeczności, mocne społeczeństwa, mocne regionalne społeczności? No myślę, że w ogóle włączenie opieki, prawda, jakby restrukturyzacja tego, na przykład co się dzieje na wsiach, nawet nawiązując do tego, co pan powiedział, o tym rolnictwie rodzinnym, prawda? Dlaczego to rolnictwo rodzinne nie może tak zafunkcjonować dobrze? To właściwie wsie wielofunkcyjne, które są takim gwarantem rolnictwa rodzinnego, prawda? Bo balansują te ryzyko ekonomiczne, ryzyko rynkowe, to są wsie, które są możliwe przy bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze. Więc właśnie infrastrukturze wspierającej opiekę, zdrowie, prawda, różne wymiary życia społecznego. Więc jak najbardziej tutaj, prawda, ten feminizm, który tak jakby to włączenie ekonomii opieki jest tutaj, no, ma potencjał. Pytanie było kilka. Ja chyba czy jednak potrzebę uchylić się od pewnego pytania o szczegóły dotyczące dotacji wodno-środowiskowych, bo tak mówię, nie czuję się socjologiem wsi. Tutaj by trzeba w ogóle ekonomisty rolnictwa, żeby wejść w tak niszową tematykę, ale na pewno się przyjrzę temu, bo to jest bardzo ciekawy wątek, a będę chciał swoją wiedzę tutaj rozbudować. Natomiast jakby powiem takie dwa ogólne chyba tematy, które pojawiły się w pytaniach, to jest kwestia zrównoważonego rolnictwa rodzinnego i cały czas ten wątek, no co nas czeka po ewentualnym powrocie emigrantów. Jeśli chodzi o rolnictwo zrównoważone, no to jest model, znaczy jedna rzecz w obecnej sytuacji funkcjonowania krajowych polityk rolnych, unijnej polityki, a w rolnictwie nie ma już nic naturalnego, jeśli chodzi o jakiekolwiek związki między produkcją, ceną. Znaczy ta gra jest wypadkową oddziaływań mechanizmów rynkowych i interwencji państwa, więc to, czy
będzie się rozwijać rolnictwo zrównoważone, albo czy możemy liczyć na rozwój rolnictwa rodzinnego w Polsce, to zależy przede wszystkim od polityki polskiego rządu i stworzenia odpowiednich bodźców, żeby tak właśnie było, albo nie. W momencie, kiedy tej polityki de facto nie ma, to co mamy w tej chwili, mamy strukturę własności rolnej, która jest cały czas jeszcze rozdrobniona, a jednocześnie jest poddana bardzo silnej presji na centralizację. Co się dzieje? Ano, ta grupa średnich gospodarstw średniej wielkości, znaczy takich, bo to zależy trochę od regionu kraju, czasem to jest 20, tak, czasem 40 hektarów, żeby uzyskać już taką samą wystarczalność na poziomie gospodarstwa rodzinnego. Ten poziom osiąga mała grupa, znaczy mamy dużo takiego planktonu, takiej można powiedzieć biedoty, która zdecydowała się przetrwać dzięki rencie wypłacanej za tą ziemię, a z drugiej strony mamy bardzo skoncentrowane i coraz bardziej koncentrowane duże gospodarstwa, czyli w tym sensie nie ma tych gospodarstw średniej wielkości, czyli nie ma na czym budować tak naprawdę gospodarstw, znaczy rolnictwa rodzinnego i nie ma na czym budować rolnictwa zrównoważonego, bo to by wymagało przeorientowania całej polityki. Trzeba by sobie powiedzieć, ok, zależy nam na tym, żeby rolnictwo było zrównoważone, a więc będziemy na przykład wspierać rozwój produkcji rolnej w pobliżu dużych aglomeracji, tak żeby od razu tworzyć też lokalne rynki rolne, żeby, no bo zrównoważenie rolnictwa to jest między innymi ograniczenie transportu, etc., prawda? Wspieramy rozwój rolnictwa ekologicznego, ale to wymaga takiej dużej świadomości i planowo realizowanej polityki, która chroni przed oddziaływaniem tej ekonomicznej, rynkowej presji na poziomie globalnym, na którą będziemy wystawieni po zliberalizowaniu handlu w rolnictwie transatlantyckim, tego handlu transatlantyckiego. Więc to jest kwestia. Pytanie, która partia to podejmie, czy to będzie PSL, czy to będzie, czy żadna, czy... W tej chwili to wygląda tak, bo też to jakby jeszcze z badań, które ostatnio robię z liderami społeczności wiejskich, takimi społecznikami, z całą grupą samorządowców, którzy współpracują z Fundacją Wspomagania Wsi, czyli taka grupa ludzi, część z nich od 30 lat, bo to jedna z pierwszych fundacji, chyba druga po Batorym powstała, więc mają naprawdę jakby długie trwanie w terenie i mają bardzo dużą grupę tych działaczy. A zadałem tam między innymi w ankiecie pytania o postrzeganie Unii Europejskiej, wpływu na wieś i wspólnej polityki rolnej. I to, co było zaskakujące, że przytłaczająca większość uczestników tego badania w ogóle nie bierze Unii Europejskiej pod uwagę w jakby takiej kalkulacji długoterminowej. Uważają, że wspólna polityka rolna to jest coś tymczasowego, Unia Europejska jest czymś tymczasowym, przede wszystkim myślą w kategoriach tego, co będzie po Unii i po polityce rolnej. Oczywiście to jest wpływ jakby bieżącego dyskursu politycznego, ale to było zadziwiające. To było zadziwiające, jaka jest skala tego przekonania, że przestaniemy być częścią tej wspólnoty albo przestaniemy być osłonięci wspólną polityką rolną, ale krajowej polityki jakby nie było i de facto jej nie ma i no, to jest ryzykowne, żeby sobie ona nagle powstanie. A plus jeszcze tam jest więcej barier, no, to jest też kwestia niskiego poziomu kapitału społecznego, tak? To nie tylko jakby rolnictwo zrównoważone, to nie tylko rolnictwo rodzinne, ale to są również, to jest kwestia spółdzielczości czy kooperatyw, tak? Ale tutaj hamulcem jest niski poziom kapitału społecznego. I z drugiej strony też polityka państwa, nieprzychylna spółdzielczości, prawda? Spółdzielczość była nacenzurowanym zaraz po 1989 roku bardzo długo, aż dopiero jak z Unii przyszła moda na wspieranie ekonomii społecznej, to odkryto na nowo spółdzielczość, ale... Pomoc chłopska zginęła.
prawda? Więc to jest, to ja tutaj jestem, znaczy jest to jakaś szansa, ale tak naprawdę nie widzę w tym momencie partii, która miałaby jakiś spójny program odbudowy tak rozumianej polityki rolnej, stawiającej na ten model rozwoju rolnictwa. Kwestia przyszłości na wsi po powrocie tych, którzy wyjechali. Nie wiem, naprawdę nie wiem, w którą stronę to pójdzie, tak? Bo tutaj są jakby, można mieć różne teorie. Z jednej strony jakby trzeba mieć świadomość czegoś, co się nazywa selektywnością procesów migracyjnych. To znaczy z Polski na zachód wyjechali ludzie i z klasy robotniczej, ze wsi, z klas ludowych i z klasy średniej, ale o ile z klas ludowych wyjechali ci, którzy byli najbardziej zaradni w pewnym sensie, czy jakby w większym stopniu, znaczy, to byli ci, którzy byli w stanie sobie te wyjazdy zorganizować sobie życie tam, tak? A w pewnym sensie ta elita klas ludowych wyjechała. Ci o największym takim potencjale kreatywnym. Oprócz tych osób, którzy byli w jakby wyjątkowo trudnej sytuacji i zostali wypchnięci, ale raczej to z klasy średniej wyjechali ci, którzy nie byli w stanie sobie poradzić, tak? Tutaj nie byli w stanie. Ten paradoks powoduje, że na przykład jak badamy imigrantów polskich w Wielkiej Brytanii, to ta różnica między ludźmi pochodzącymi z klasy średniej i klasy ludowej polskiej struktury, tam nie jest już taka duża. Jak próbowałem zbadać ich stosunek do systemu edukacyjnego, to ludzie z klas ludowych tam bardzo dobrze wchodzą w rynek edukacyjny, radzą sobie, mają spore kompetencje. Jeżeli oni by wrócili, a z kolei z drugiej strony nie widzę tam jakby takich symptomów ich uśrednioklasowienia, tak? Bo to jest też coś, co się dawniej określano takim terminem burżuazyjnienia proletariatu, no to ja tego burżuazyjnienia tam nie widzę. I cały czas są w tym samym miejscu struktury społecznej, to mają większe zasoby ekonomiczne, a te zasoby tam przywiezione tutaj oczywiście zyskują, bo trzeba je przemnożyć przez wartość waluty, to będzie silny gracz. Znaczy oni wejdą w tą rozgrywkę, która się teraz toczy między napływową klasą średnią i lokalsami, ale jakie wzory konsumpcji, na ile to, że oni tam się są w stanie wkomponować w takie liberalne demokracje zachodnie, w wielokulturowe społeczności, gdzie no jednak inne, jakby też mają inne oczekiwania wobec państwa oczywiście, widzą, że państwo może działać efektywnie, na ile to wszystko zmieni strukturę społeczną, to jest, chętnie to będę badał, ale boję się tutaj stawiać jakieś takie prognozy. Bo to jest tak, że mówimy, że przyjadą, oni już są i oni już przyjeżdżali do lat 90. i właściwie przyjeżdżają już od 2 dekad. Ja na przykład widziałam tych przyjeżdżających i tych, którzy już przyjechali na Podlasiu. I akurat mogę się o Podlasiu wypowiadać na ten temat. I problem jest taki, że ci, którzy wyjeżdżali w latach 90., nie byli w stanie zarobić tyle, żeby dokonać bardzo dużych inwestycji. Bo to właśnie to też jest, bo my gdzieś tam cały czas pokutuje taki mit migrowania jeszcze z lat 80. do Stanów Zjednoczonych, kiedy ta wartość dolara była taka, że można było naprawdę wybudować dom i stodołę i kupić mnóstwo maszyn do gospodarstwa. Ci, co wyjeżdżali w latach 90., właściwie to, co zarabiają, to przekazują na inwestycje w podstawę, czyli zbudowanie domu, wyremontowanie domu, wyremontowanie stodoły, jakieś takie absolutnie podstawowe. Żeby mieć byt na emeryturze, proszę tak, pana. On wcale nie myśli o żadnym już dalszym działaniu. Absolutna baza. Po prostu dom, no cokolwiek mniejsze. Przygotowuje bardzo dobre warunki do emerytury. I
niemożność, jak gdyby, na Podlasiu są to ogromne ograniczenia infrastrukturalne. Jeżeli 60% mieszkańców Podlasia mieszka w Białymstoku, a 3000 wiosek poza Białymstokiem, to jest to 40%, i bardzo dużo z tych wiosek to są wioski, które właściwie czeka, to są takie wschodnie Detroit, prawda, które właściwie będą zamknięte, albo będą tam stało puste domy, te drugie domy turystów, ekoturystów z miast. Więc właściwie jakiekolwiek inwestycje wymagają, sensowne inwestycje, poza tym właśnie rodzinnym gospodarstwem rolnym, które jest takie troszkę zamrażane, no, w zależności od tego, kto został, kto może przejąć to gospodarstwo, kto, czy w ogóle to się dalej opłaca, bo wiele z tych gospodarstw migrantów zostało właściwie albo wydzierżawionych, albo sprzedanych, albo porzuconych. Albo z jakąś taką ograniczoną produkcją tylko na potrzeby kuchni, właśnie gospodarstwa domowego, to ja mam to poczucie, że tych inwestycji tam jest bardzo mało, tak, w sensie zakładania nowych przedsiębiorstw. Ale też bardzo ciekawe jest, bo jak swego czasu szukałam na poziomie różnych NGO-sów, stowarzyszeń, czy w ogóle jest jakiś taki oddolny też ruch migrantów bądź instytucji, którzy chcą też mają za zadanie tych migrantów zatrzymać to Podlasie przed depopulacją, to chyba na 800 organizacji różnego rodzaju stowarzyszeń NGO-sów zajmujących się różnego typu wsparciem nie było ani jednej instytucji, która zajmuje się migrantami powrotnymi. Ani jednej. Ja nie wiem, co się... Te badania robiłam 2 lata temu. Być może to się zmieniło w ciągu ostatniego czasu, ale nie było żadnej inicjatywy, która zajęłaby się jakimś pomysłem na to, w jaki sposób wykorzystywać te potencjały zdobyte na emigracji. Więc nie wiem, jak to jest w przypadku innych regionów, być może to dla siebie jest specyficzne tutaj, bo ono też jest specyficzne, strukturalnie. Dużo dwa zdania, ale tylko tak, że... Znaczy to są dwa różne procesy, bo zgoda, że jakby cały czas trwa taki powrót naturalnie, ktoś wyjechał, przepracował 20 lat, 30, wraca, okej, okay. A z czym innym mógłby być masowy powrót. Znaczy jednak to, że 1 000 000 Polaków pojechało, czy jakby cała migracja z Europy Środkowej do Wielkiej Brytanii, no to był decydujący, nie jedyny, ale decydujący czynnik, który uruchomił te procesy, które doprowadziły do Brexitu, prawda? Powrót ich do Polski musi w jakiś sposób zachwiać strukturą społeczną, strukturą polityczną, a jeżeli do niego dojdzie, a to na pewno to będzie czynnik, który zdestabilizuje w jakiś sposób, tylko trudno powiedzieć, w jakim kierunku. I tutaj stawiamy 3 kropki, które pozwalają nam w dalszej perspektywie jakby kontynuować tę dyskusję, bo wydaje mi się, że to dzisiejszym spotkaniem zainaugurowaliśmy pewną rozmowę o wsi z zupełnie innej perspektywy niż robiono to dotychczas, czyli wyszliśmy poza te naukowe nisze, a jednocześnie w tym kontekście politycznym staraliśmy się pokazać ten dyskurs o wsi z zupełnie innej strony, nie w ramach tych dyskursów, które dominują. I wydaje mi się, że niezwykle istotne jest, zanim będziemy myśleć nad progresywnym programem dla wsi, żeby przekonać w ogóle ruchy progresywne, żeby się wsią zainteresowały. To jest taki mój wniosek z dzisiejszej dyskusji, za którą chciałem bardzo serdecznie podziękować Sylwii Urbańskiej, Przemysławowi Sadurze i przede wszystkim Państwu za to, że wytrwaliście do samego końca. Nasze wszystkie spotkania są rejestrowane, także jeżeli chcielibyście Państwo zainteresować kogoś tą dzisiejszą dyskusją, to w internecie będzie dostępny pełen zapis filmowy. Możecie tam Państwo znaleźć także zapisy filmowe poprzednich seminariów. I już dziś Państwa zapraszam na nasze kolejne spotkania. 2 kolejne spotkania będą poświęcone jedno problemowi dezindustrializacji oraz możliwościom reindustrializacji. I będzie także spotkanie poświęcone kondycji małych i średnich miast w Polsce, także w kontekście właśnie transformacji i globalizacji i zmieniających się tożsamości kulturowych. Więc serdecznie Państwa zapraszam, a tymczasem życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.